Państwu raz jeszcze. Otwieram zwołaną zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 40. sesję Rady Miejskiej w Jaworznie. Witam panie i panów radnych. Witam prezydenta miasta, pana Pawła Silberta. Dzień dobry państwu. Witam zastępcę prezydenta miasta, pana Łukasza Kolarczyka. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Witam skarbnik miasta, panią Dorotę Kuczerę. Dzień dobry. Witam sekretarz miasta, panią Ewę Sidełko-Paleczny. Dzień dobry. Witam wszystkich uczestników dzisiejszej sesji oraz mieszkańców naszego miasta, którzy oglądają transmisję. Witam państwa serdecznie w bardzo trudnym okresie, bardzo smutnym okresie, 9 dniu wojny, która jest za granicą naszego państwa, u naszych sąsiadów na Ukrainie. Wysoka Rado, odczytam teraz w kolejności alfabetycznej nazwiska państwa radnych. Bardzo proszę o potwierdzenie udziału państwa w obradach dzisiejszej sesji. Pan radny Maciej Bochenek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma z nami pani radnej Renaty Chmielewskiej. Prosiła o usprawiedliwienie w dniu wczorajszym. Pan radny Janusz Ciołczyk. Słyszę pana radnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani radna Marzena Czarny. Dzień dobry. Dobry. Pan radny Dawid Domagalski. Panie przewodniczący, dzień dobry. Pan radny Domagalski ma problem z zalogowaniem się, za chwileczkę się połączy. Dobrze, dziękuję za informację. Pani radna Ewa Głąbik. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Pani radna Dorota Guja. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dobry. Pani radna Teresa Kondoszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Mariusz Kowalski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pani radna Anna Lichota. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani radna Bernadeta Palka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Janusz Papuga. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Mirosław Pieczara. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Grzegorz Piętak. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Pan radny Sebastian Pycia. Witam państwa, dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Tomasz Sendor. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pani radna Barbara Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani radna Jolanta Smoli-Łożawińska. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry. Pan radny Maciej Stanek. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pan radny Wiesław Więckowski. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pani radna Barbara Ziętek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani radna Ewa Zuber. Dzień dobry. Dzień dobry. Wysoka Rado, stwierdzam, że według listy obecności na stan 23 radnych w dzisiejszej sesji uczestniczy 22 radnych, a więc odpowiednia ilość do podejmowania prawomocnych uchwał. Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Jaworznie informuję, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przypominam państwu radnym oraz wszystkim uczestnikom o wyłączeniu mikrofonów. Mikrofony powinny być włączone w trakcie państwa wystąpień. Bardzo proszę państwa radnych o przestrzeganie dyscypliny przysługującego państwu czasu wystąpień. Wysoka Rado, w dniu 24 lutego bieżącego roku zmarł pan Czesław Smalcerz, wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, autor wielu programów z zakresu pomocy społecznej, strategii rozwiązywania problemów społecznych. W
Pożegnaliśmy pana dyrektora we wtorek w tym tygodniu na cmentarzu w Paczułtowicach. Uczcijmy pamięć pana dyrektora minutą ciszy. Bardzo proszę wszystkich uczestników sesji o powstanie uczczenie minutą ciszy pana Czesława Smalcerza. Dziękuję państwu bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Wysoka Rado, przechodzimy do przedstawienia porządku obrad. Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej została zwołana zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zatem będziemy procedowali zgodnie z porządkiem, który został przedłożony przez wnioskodawcę prezydenta miasta Jaworzna. Porządek obrad państwo radni otrzymali, a obejmuje on następujące punkty. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przedstawienie porządku obrad, w punkcie trzecim projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojska Polskiego Północ w Jaworznie. Jednocześnie informuję, że do porządku obrad sesji zwołanej w trybie na wniosek Rada Gminy może wprowadzić zmiany bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy zgodnie z artykułem 20 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym. Wysoka Rado, informuje o wprowadzeniu dwóch autopoprawek do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojska Polskiego Północ w Jaworznie, który został ujęty w trzecim punkcie porządku obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę Wysoką Radę o wprowadzenie do porządku obrad apelu Rady Miejskiej w Jaworznie Solidarni z Ukrainą w punkcie czwartym porządku obrad dzisiejszej sesji. Zwracam się do pana prezydenta jako wnioskodawcy dzisiejszej sesji z prośbą o wyrażenie zgody na rozszerzenie porządku obrad sesji Rady Miejskiej. Panie prezydencie, czy pan prezydent wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad apelu, o którym mówiłem? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, z największą przyjemnością wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy do przesłanego państwu porządku obrad są wnioski o uzupełnienie lub o zmianę? O zabranie głosu w ustalaniu porządku obrad prosi pan radny Maciej Bochenek. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam taką prośbę, jeśli jest to możliwe, wydaje mi się, że nie będzie to wielką trudnością. Przesuńmy punkt apel przed tematem trzecim, żebyśmy przegłosowali na spokoju ten apel, a później będziemy do tamtego tematu, że już przypadkiem punkt trzeci nie miał wielkiego wpływu na to, jak się będziemy zachować przy apelu. Dobrze, jeśli jest to możliwe. Myślę, że sam apel nie stanowi żadnego problemu do przegłosowania, przejdzie w miarę szybko, więc później możemy swobodnie oddać się dyskusji na temat punktu trzeciego, czyli planu przestrzennego. Dziękuję. Zwracam się do wnioskodawcy, do prezydenta miasta. Panie prezydencie, czy to bezwzględnie, nawet jeżeli pan prezydent jako wnioskodawca wyrazi zgodę, to Wysoka Rado, jesteśmy zobowiązani przegłosować zmianę kolejności porządku obrad. Czy to takie konieczne, panie przewodniczący? Myślę, że konieczne nie, ale byłoby z punktu widzenia takiego, powiedzmy, procedowania moim zdaniem bardziej takie spokojniejsze. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, z jaką mamy do czynienia, procedujmy zgodnie z przyjętym porządkiem i przeanalizujemy ten punkt dotyczący planu zagospodarowania i przejdziemy płynnie do apelu. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Widzę akceptację. Dziękuję, panie przewodniczący.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w ustalaniu porządku obrad? Nie widzę, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska w Jaworznie przyjęła porządek obrad dzisiejszej sesji. Przechodzimy do trzeciego punktu. Przegłosować nie musimy, panie przewodniczący? O tak, oczywiście, oczywiście zgodę na wprowadzenie do porządku obrad apelu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem apelu do porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o dokonanie wpisu słowa za. I potwierdzenie tej czynności. Kto jest przeciw? Proszę o dokonanie wpisu przeciw i potwierdzenie. Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o dokonanie wpisu wstrzymuję się. Jeszcze ktoś z państwa radnych nie oddał głosu? Bardzo proszę. Czy jest z nami pan radny Dawid Domagalski? Nie słyszę. Miał trudności z zalogowaniem się. Prawdopodobnie jeszcze go nie ma. Wysoka Rado, w sesji uczestniczy 21 radnych i głosowało 21 radnych, 20 za przyjęciem przedłożonego porządku obrad, wstrzymała się jedna osoba. Stwierdzam, że Rada Miejska w Jaworznie przyjęła porządek obrad dzisiejszej sesji. Przechodzimy do trzeciego punktu porządku obrad, gdzie mamy projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojska Polskiego Północ w Jaworznie wraz z dwoma autopoprawkami. Zarówno projekt, jak i autopoprawki panie i panowie radni otrzymali. Czy o zabranie głosu przy omawianiu tego projektu uchwały na wstępie prosił pan prezydent. Panie prezydencie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jesteśmy dzisiaj w momencie, kiedy dopinamy kwestię utworzenia Wojewódzkiego Obszaru Gospodarczego. Takiego obszaru, który da miastu i regionowi nowe szanse rozwojowe, podobnie jak kiedyś stało się to w Gliwicach dzięki utworzeniu części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy w Tychach. Obszar Jaworzyńskiego Obszaru Gospodarczego to mniej więcej powierzchnia zbliżona do tego, jaką mają w strefie Tychy i Gliwice. Jak funkcjonują dzięki strefom te dwa miasta dzisiaj? Myślę, że państwo doskonale wiedzą. I próbujemy stworzyć taką szansę również naszemu miastu, ale również regionowi. Jesteśmy, proszę państwa, na przednówku tego, co stanie się w związku z polityką klimatyczną wprowadzoną i realizowaną przez Unię Europejską, czyli odejściem od paliw kopalnych, które
spowodują, że dwa główne filary gospodarcze naszego miasta, górnictwo i energetyka, będą się musiały mocno przeobrazić. Przeobrazić to znaczy w przypadku górnictwa de facto zniknąć, a w przypadku energetyki albo ją bardzo mocno skorygować na inne tory, być może na źródła gazowe, jak widać dzisiaj bardzo niepewne, albo być może w ogóle wyłączyć. W związku z tym podjęliśmy w roku 2013 pierwszy raz, zaczęliśmy o tym rozmawiać, a później prowadziliśmy to do studium i w dalszych dokumentach planistycznych miasta jest to pokazane, żeby stworzyć alternatywę dla tych gałęzi gospodarki ulokowanych w przemyśle ciężkim. Jaworzyński obszar gospodarczy zlokalizowany w tej części, którą zaplanowaliśmy i którą Państwo też zaakceptowali, jako taką strefę przemysłową miasta, zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego vis-a-vis elektrowni Jaworzno 3, fabryk Knaufa, wydaje się do tego najbardziej predestynowana nie tylko w Jaworznie, ale również w całym regionie. Przypominam, że dzisiaj województwo śląskie gigantycznie cierpi na brak przestrzeni pod duże zabudowy przemysłowe i po rozpoznaniu sytuacji uznaliśmy najpierw my, a później przyłączyli się do tego kolejni aktorzy tego przedsięwzięcia, że ten planowany przez nas obszar Jaworzyńskiego Obszaru Gospodarczego będzie najlepszym miejscem dla ulokowania nowych aktywności w województwie śląskim. Ważnym z punktu widzenia gospodarki krajowej, bowiem na tym terenie ma również powstać fabryka samochodów elektrycznych, sygnowana polską marką we współpracy oczywiście z podmiotami światowymi. Jesteśmy po przyjęciu ustawy, która legitymuje i umożliwia zamianę naszego terenu, naszych lasów na teren Lasów Państwowych przy ulicy Wojska Polskiego. Kolejnym krokiem było przygotowanie wszelkich dokumentów, między innymi przygotowanie projektu planu. Jesteśmy z tym gotowi od tak naprawdę czerwca tamtego roku. Niemniej jednak czekaliśmy do dzisiaj z uwagi na to, że procedury, które były po drodze uzgadniane z poszczególnymi interesariuszami tego dużego projektu, mówiły o tym, żeby ten plan przyjąć wtedy, kiedy przyjdzie na niego czas. Ostatnim wydarzeniem, które było niezwykle ważne dla tego przedsięwzięcia, było posiedzenie Komisji Sejmowej do spraw leśnictwa i rolnictwa, która to jest zobligowana ustawą do wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zamiany lasów państwowych z gminą miasta Jaworzna na określonych w ustawie działkach. I to się, proszę Państwa, stało. Komisja Sejmowa zaakceptowała i zaopiniowała pozytywnie tę zmianę i tę zamianę. W związku z tym jesteśmy teraz w kolejnym kroku, którą jest przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego Wojska Polskiego Północ, który to pozwoli Prokuratorii Generalnej na wyrażenie opinii na temat zamiany, bowiem takie duże przedsięwzięcia wykonywane na skarbie państwa dla pewnych wolumenów i pewnych kwot wymagają zgody i opinii pozytywnej Prokuratorii Generalnej. Proszę Państwa, przed nami uchwalenie planu. Mam nadzieję, że rozumiemy, jakie są potrzeby i nasze, i regionu, i liczę na Państwa pozytywne głosowanie. Równocześnie informuję, że po przyjęciu planu i po uchwaleniu uchwały, po ogłoszeniu tego w dzienniku urzędowym województwa, przystąpimy do fizycznego procesu zamiany, a potem do lasy państwowe, zgodnie z zapisami ustawy, przystąpią do wycinki drzewostanu na tym terenie. My z kolei bardzo szybko postaramy się uruchomić procedury związane z tym, żeby Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w naszym imieniu przygotowała ten teren do tego, żeby można go było przystosować na potrzeby inwestorów.
Przypuszczam, że nie tylko pierwsza polska marka motoryzacyjna, ale również inne podmioty będą bardzo chętne, żeby na tym terenie się zlokalizować. Zainteresowanie jest duże, bardzo wielu przedsiębiorców również z Polski jest zainteresowanych kooperacją, współpracą i ogromnie liczy na to, że również dzięki Państwu to dzieło będzie możliwe do zrealizowania. Na ten moment tyle. Gdyby Państwo mieli pytania, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Wysoka Rado, informuje, że w sesji uczestniczy 22 radnych. Jest z nami Pan Radny Dawid Domagalski. Czy do przedstawionego projektu Panie i Panowie Radni mają uwagi lub pytania? Bardzo proszę. O zabranie głosu prosi Pan Radny Maciej Bochenek. Bardzo proszę, Panie Radny. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, no mamy parę pytań. Tak się złożyło, że Pan mówi o ostatniej komisji środowiska i rolnictwa. Ja z kolei miałem okazję uczestniczyć w przedostatniej komisji gospodarki, która zajmowała się tylko i wyłącznie tym planem zagospodarowania przestrzennego w Jaworznie, a przede wszystkim zajmowała się Izerą. Jakkolwiek by nie patrzeć, cały czas mówimy o tym, że na tym terenie ma powstać fabryka Izera. No z tej podkomisji muszę powiedzieć, że takie wnioski do końca nie wypływają. Jest jeszcze daleka, daleka droga do tego, żeby tam można było cokolwiek wybudować. Po pierwsze, no zmieniła się diametralnie cena, o czym powiedziano zostało na tej podkomisji. To już nie 1,5 miliarda złotych, tylko 5 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę dzisiejszy stan naszej gospodarki, inflacji i tak dalej, no boję się, że kiedy przyjdzie do realizacji, no to będzie to dużo większe. Tam na tej podkomisji powiedziano również, że dzisiaj to, o cośmy mówili cały czas, Panie Prezydencie, żeby inwestor strategiczny się ujawnił, żeby inwestor strategiczny z nami jako z mieszkańcami porozmawiał, co w zamian, no bo przecież to on będzie beneficjentem zysków z tej fabryki czy z tego terenu, no to się okazuje, że tym beneficjentem jest Skarb Państwa na razie. Co do poszczególnych elementów tego samochodu, tej inwestycji, no to są naprawdę duże jeszcze niepewności, rozbieżności, nie wiadomo czyja będzie platforma, nie wiadomo jak będzie wyglądała ewentualnie ta budowa i sama idea, o której tam było mówione, no budzi pewne zastrzeżenie, bo Pan Prezes Zaremba powiedział wyraźnie, że planowany ewentualnie produkcja samochodów na Izerze będzie około 150 tysięcy do 200 tysięcy rocznie. Z zastrzeżeniem, że 30% tego pójdzie na rynek polski, a 70% pójdzie na eksport. Obecny na podkomisji, członek komisji, pan Poncyliusz zadał wtedy takie pytanie panu Zarembie, że wyobraża sobie, że jest w Hiszpanii, stoi u dilera samochodowego, gdzie stoją różne marki samochodów elektrycznych, w tym Izera, i zapytał go, jaki będzie motyw dla Hiszpana, żeby kupić polską Izerę. Czym się ta polska Izera będzie wyróżniała, żeby mogła konkurować z Mercedesami, Peugeotami, no i innymi markami samochodów elektrycznymi, które są na świecie? Nie było odpowiedzi. Również bardzo nieciekawie była wypowiedź, no nazwijmy to, pierwszego stratega tej Izery, który został zatrudniony po to, żeby tą Izerę doprowadzić do faktycznego stanu, który na pytanie, kto będzie ewentualnie tą Izerę budował, bo jak wiemy, nasz rynek jaworznicki jest ubogi w pracowników, robotników, którzy mają doświadczenie w budowie samochodów. Mówimy o tym, że ten rynek będzie wypełniony poprzez pracowników w górnictwa, może częściowo energetyki i paru innych. Tamten pan powiedział takie zdanie, które nie do końca mnie przekonuje, że on powiedział, że jest przekonany, że jeżeli usłyszą Polacy na całym świecie, że jest taka fabryka w Jaworznie, to wszyscy ci Polacy, którzy pracują w zakładach samochodowych na całym świecie,
na pewno do Polski przyjadą. Może ma rację, mam wątpliwości. Więc mam takie wątpliwości, panie prezydencie, bo strefa potrzebna, miejsca pracy nigdy za dużo, niech ludzie w Jaworznie mają i okolicznych prawo wyboru. Czy jednak nie pokusić się o takie jakieś zabezpieczenie? Bo jeśli, tak jak pan mówi, nastąpi prokuratura, wyda decyzję i nastąpi przemiana z Lasami Państwowymi, one przystąpią do wycinki. Panie przewodniczący, proszę przestrzegać czasu wypowiedzi. To jest nadzwyczajna sesja, nie? Nadzwyczajny problem, nadzwyczajna sesja, panie przewodniczący. No, panie przewodniczący, przestrzegamy czasu wystąpienia. No to źle robimy, że przestrzegamy, bo mamy dyskutować. A w sesji nadzwyczajnej chyba nie ma ograniczeń czasowych. Zdaje się, przepraszam, że się wtrącę. I panie radny, panie zasady obowiązują. Panie prezydencie, no jest pytanie, co będziemy dalej, bo dobrze, jeżeli są inni chętni na ten teren i są już, stoją w kolejce, to wiemy, że jakby Izera nam nie wyszła, a to, co się dzieje na Ukrainie, no na pewno nie sprzyja nam tym, to oni nam zastąpią, powiedzmy, i będą tam budowane jakieś fabryki. Tym bardziej, że Izera szykuje się na to, że cały ten teren, panie prezydencie, zaznaczam, cały ten teren będzie przeznaczony pod fabrykę i kooperantów tej fabryki. Tam ma być lakiernia, tam ma być blacharnia, tam mają być inne komponenty, które według tych fachowców mówią, rozpoczną ewentualnie realizację w Polsce za 7 lat. Jeśli przyjmując, że pan premier miał rację, mówiąc, że w 2025 roku będziemy mieli 1 000 000 samochodów elektrycznych produkowali, no powiedzmy, że to jest nieaktualne, że zaczniemy tą fabrykę, produkcję tego w 2025 roku, no to kooperanci dopiero będą trochę później, czyli będziemy wszystko sprowadzać. Krótko podsumowując, panie prezydencie, boję się, żeby ta nasza inwestycja, jakże ważna i potrzebna, nie skończyła się na wyrębie lasu, a jednocześnie nie skończyła się jak te sztandarowe inwestycje, które robimy, czyli centralny port komunikacyjny, promy, laboratorium Osocza, Ostrołęka, żeby się kiedyś nie stało tak, że będziemy mieć pusty plac i będziemy ściągać inwestorów, którzy będą chcieli u nas coś robić za marne grosze, a lasu po prostu już nie będzie. Może taka krótka refleksja, żeby się nad tym zastanowić, czy nie lepiej upewnić się, że dojdzie do skutku ta inwestycja, niż później mówić, że no nie było to nasza wina, naszym zamierzeniem było jak najlepsze wykorzystanie terenu. Dziękuję. Panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Pan prezydent. Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni państwo, panie przewodniczący, proszę zwrócić uwagę na kolejność mojej wypowiedzi. Ja nie mówiłem o tym, że my chcemy utworzyć fabrykę samochodów osobowych Izera. Ja mówiłem o tym, że naszym celem jest utworzenie jaworznickiego obszaru gospodarczego, który to będzie oddany do zagospodarowania na mocy porozumienia z miastem Katowickie i specjalnej strefy ekonomicznej, najlepszej w Europie, drugiej na świecie, z gigantycznymi sukcesami w pozyskiwaniu inwestorów różnych. Uzupełnię również, że pokazywaliśmy ten teren Agencji Rozwoju Przemysłu, Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, podmiotom, które w imieniu naszego państwa poszukują możliwości rozwoju gospodarczego dla budowy przemysłu polskiego z udziałem kapitału zagranicznego. Różnie dzisiaj tak naprawdę niemal w każdej dziedzinie jest tak, że nie prowadzi się gospodarki autarkicznej i niemal wszystkie produkty, jakie bierzemy do rąk, są tak naprawdę złożone z komponentów kapitału międzynarodowego. Podobnie będzie zresztą w tym przypadku. Izerę wymieniałem jako trzeci element jaworzyńskiego obszaru gospodarczego. Coś, co ma być
powodem dla odrodzenia się polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Jesteśmy jednym z niewielu tak dużych krajów, który nie ma żadnej własnej marki motoryzacyjnej. Samochodów osobowych pod własną marką nie produkujemy. Dzisiaj świat ewidentnie zmierza w kierunku elektryfikacji floty samochodów osobowych. To widać. I możemy w tym wyścigu wziąć udział, bądź możemy się takich szans pozbawić. Polska uznała, że są możliwości, żeby się z tym zadaniem zmierzyć. Na szczęście, tym razem w przeciwieństwie do projektu budowy polskiego autobusu elektrycznego nie próbujemy wynaleźć koła od nowa, silnika elektrycznego od nowa, tylko idziemy drogą taką, jaką poszli inni przed nami. Przykładem niech będzie ten Seat hiszpański, który kiedyś najpierw kupił licencję od Fiata, potem wszedł w alians z Volkswagenem, za każdym razem zastrzegając sobie, że ma tytuł i uprawnienie do tego, żeby wkładać w to swoją myśl techniczną, inżynierską, dostosowywać te projekty do potrzeb klientów. I dzisiaj Seat jest marką oczywistą, mimo tego, że poskładany jest z klocków, które zostały zaprojektowane w grupie Volkswagen. Jeżeli Seat budzi wątpliwości, to może przywołamy taką markę jak Skoda na przykład, albo jak Audi, które również, będąc w grupie Volkswagena, korzystają z gotowych modułów, ale zawsze opatrując je własnym logo, dostosowując je do potrzeb jakiejś grupy klientów. Tutaj ewidentnie na przykładzie grupy Volkswagen jest jakieś pozycjonowanie tych produktów i jest miejsce dla Volkswagena, dla pozycjonowanego wyżej Audi, ale również dla Skody, ale również dla Seata. Jeżeli byście Państwo chcieli jakichś innych przykładów, możemy się posłużyć grupą, w skład której wchodzą samochody grupy Stellantis, która dzisiaj jest największą grupą motoryzacyjną na świecie i obejmuje takie marki jak Peugeot, Citroen, Chrysler, Jeep, Fiat, Opel. I każdy z tych produktów opatrywany tą marką ma swoją grupę docelową. Pozornie się może wydawać, że to dziwne, bo przecież to są wprowadzanie konkurencyjnych podmiotów, ale z jakichś powodów jedni klienci lubią Opla, a inni Jeepa, a jeszcze inni Alfa Romeo albo Lancie. Jest miejsce dla każdego z nich. I teraz wracając do Izery i Pana wątpliwości. Jak powiedziałem, tym razem ci, którzy mają ten projekt przygotować, nie próbują wynaleźć koła od nowa. I poszli po rozum do głowy, powołano grupę kompetentnych ludzi, którzy podeszli do tego tak jak inni przed nimi. Tak jak ci ze Skody, jak z Volkswagena, jak z Alfa Romeo i z innych marek, jak na przykład z Daci, która sobie świetnie dzisiaj na europejskim czy światowym rynku radzi, mimo tego, że tak naprawdę była w kompletnym zaniku. I proszę Państwa, założenie tego przedsięwzięcia jest takie. Spółka EMP zawiązuje współpracę i podpisuje umowę z dostawcą platformy. Co to jest ta platforma? To jest podwozie, silnik, napęd, zasilanie. Na tej platformie jest montowane nadwozie, które w tym przypadku ma być polską myślą inżynierską, wnętrze, wszystkie dogodności dla użytkownika z możliwością taką, że dostawca platformy dopuszcza to, że komponenty wchodzące w skład tej platformy mogą być również produkowane, dozbrajane z komponentów, które będą produkowane w kraju, w którym będzie ona wytwarzana. Takie jest założenie. Dlaczego tak? Moim zdaniem bardzo słusznie, ponieważ wymyślenie samochodu jest sprawą prostą. Opracowanie, mówię o prototypie oczywiście,
opracowanie technologii produkcji, uzyskiwanie certyfikacji, sprawdzenie tego, to już są rzeczy niezwykle kosztowne, długotrwałe, wymagające gigantycznego zaplecza finansowego, organizacyjnego, naukowego. I takiego my dzisiaj w naszym kraju nie posiadamy. W związku z tym, korzystając z gotowej platformy, mamy szansę mieć produkt, który będzie sygnowany marką polską, będzie polskim samochodem produkowanym w naszym kraju na rynek polski i rynki zagraniczne, co jest oczywiste, jeżeli chcemy, żeby to przedsięwzięcie się dopinało ekonomicznie. Pomysł na Izerę moim zdaniem ma kilka takich ciekawych dla końcowego użytkownika haczyków. Nie do wszystkiego jestem uprawniony, żeby o tym mówić i też nie wszystko oczywiście wiem. W związku z tym nie będę zdradzał szczegółów, ale mam nadzieję, że się wkrótce przekonamy, że będzie to dla wielu z nas bardzo interesujące. Z tego, co mnie jest wiadomo, w zasadzie platforma została już wybrana. Dzisiaj jeszcze trwają prace związane z doszczegółowieniem warunków, na jakich będzie dostarczana. To są rzeczy, nad którymi trzeba pracować tak, żeby wypracowane szczegóły nie kryły w sobie jakichś trudnych dla stron uregulowań, które mogą uniemożliwiać późniejszy rozwój tej działalności. Spółka Elektromobility Poland wybrała również inwestora zastępczego. Jest nią firma Prochem, odpowiedzialna za wybudowanie bardzo wielu dużych fabryk na terenie kraju i nie tylko, z tego co wiem, spółka giełdowa. I została również wybrana firma, która ma opracować i layout, i zaprojektować linię produkcyjną, tak żeby technologia wytwarzania tego produktu mogła być wykonywana prawidłowo, biorąc oczywiście pod uwagę wszystkie uwarunkowania terenu przy ulicy Wojska Polskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie z Elektromobility Poland. Mieliśmy w tamtym tygodniu spotkanie z firmą Prochem. Umawiamy się już co do tego, jak to z sensem, w zgodzie i jak najszybciej zrobić, więc dzisiaj te znaki zapytania, o których mówi pan przewodniczący, i dobrze, że one są, zdecydowanie się, proszę państwa, zmniejszają. Widać, że Elektromobility Poland idzie do przodu. Czekamy oczywiście na to, żeby Polska miała odblokowane pieniądze przez Unię Europejską w ramach KPO, bo to umożliwi dokapitalizowanie, dalsze dokapitalizowanie spółki. Pracujemy nad modelami przeniesienia własności tego terenu, pamiętając oczywiście o tym, że obowiązuje nas zasada konkurencyjności unijna. Tak więc dzisiaj nikt z nas nie może powiedzieć, że Elektromobility Poland jest już właścicielem tego terenu, czy ma ten teren obiecany. Pracujemy nad tym, żeby w ramach obowiązującego prawa ta spółka miała szansę, żeby stanąć do przetargu na ten teren bądź pozyskania go w jakiejś innej formie, ale nie ma mowy o tym, że jest stuprocentowa obietnica przekazania tego terenu spółce Elektromobility Poland. Musimy działać w zgodzie z polskim prawem i prawem unijnym, które zawsze nakazuje, żebyśmy zasadę konkurencyjności zachowali. Nie jest prawdą, że Elektromobility Poland chce cały teren Jaworzyńskiego Obszaru Gospodarczego zająć pod budowę fabryki. Teren obejmuje prawie 300 hektarów, a na budowę Izery spółka Elektromobility Poland potrzebowałaby około 120 hektarów. Około, nie powiem dzisiaj państwu precyzyjnie. W związku z tym pozostała część, którą oddamy do dyspozycji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako partnerowi, który będzie poszukiwał dla niej inwestorów, będzie do dyspozycji innych podmiotów z branż, ale uwaga, wyłącznie takich, które będą mogły tam lokować przedsięwzięcia,
które będą zgodne z zapisami ustawy, która mówi o tym terenie, specjalnej, wyjątkowej ustawy, która tylko Jaworznu i Stalowej Woli daje takie możliwości, incydentalnej, jedynej w swoim rodzaju i jednej. Nie będzie takich prawdopodobnie więcej, albo mało to prawdopodobne. I oczywiście w zgodzie z zapisami przyjmowanego dzisiaj, mam nadzieję pozytywnie, planu zagospodarowania przestrzennego. My, proszę Państwa, sobie dajemy szansę. Nie mówimy, że tam na pewno będzie Izera, ale jestem przekonany, że dzięki współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, dzięki zainteresowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu, która już nam tutaj przywiozła iluś partnerów potencjalnych, którzy chcieliby inwestować na tym terenie, no i tacy, którzy chcieli ten teren cały natychmiast, na co się nie zgodziliśmy. Dzięki temu, że takim opiekuńczym duchem również obejmuje to przedsięwzięcie Agencja Inwestycji i Handlu, która jest takim ramieniem rządu dla dużych przedsięwzięć gospodarczych lokowanych na terenie kraju. Dzięki specjalnej ścieżce wyznaczonemu sekretarzowi stanu do opieki nad przedsięwzięciem, dzięki stałym kontaktom z KPRM-em, dzięki temu, że ściśle współpracujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną na naprawdę wysokich obrotach i wysokim poziomie, przypuszczam, że w momencie, kiedy ten teren stanie się własnością gminy, błyskawicznie po oczywiście warunkach, o których mówiłem, stanie się przedmiotem obrotu, który da nam szansę na to, żeby tam powstało naprawdę sporo miejsc pracy. Ja, przedstawiając to przedsięwzięcie w trakcie komisji sejmowej, mówiłem o potencjalnych pozytywnych skutkach w postaci kilkunastu tysięcy miejsc pracy z jakimś wolumenem i całkiem sporym uzyskiem gminy z tytułu podatków. Pan prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stwierdził, że najprawdopodobniej dalece nie doszacowaliśmy pozytywnych skutków, ale chcę też powiedzieć, proszę Państwa, o potencjalnych negatywnych skutkach nieprzyjęcia takiej uchwały i nieutworzenia tej strefy. Otóż przypominam Państwu sytuację z roku 2002, gdzie po niestety negatywnych skutkach wprowadzenia reformy górnictwa mieliśmy, proszę Państwa, 20-paroprocentowy wskaźnik bezrobocia, czyli daleko odbiegający od tych wskaźników, które mówią, że się robi naprawdę niebezpiecznie, niestety in minus. I ile wysiłku i czasu kosztowało nas wszystkich to, żeby ten problem bezrobocia w naszym mieście rozwiązać i żeby go zmniejszyć do takiego poziomu, który dzisiaj jest uznawany jako taki higieniczny poziom, taki, który mówi o tym, że ci, którzy pracy naprawdę poszukują, to ją są w stanie w każdym momencie znaleźć. Ja, proszę Państwa, zaczynając pracę tutaj w urzędzie, pełniąc zaszczytny urząd prezydenta, ale pracując nad tym, żeby nasze miasto się podnosiło, zastałem taki stan. Mój poprzednik nie zostawił nam w spadku ani jednego hektara terenów inwestycyjnych, ani nawet tak naprawdę 1000 metrów kwadratowych przygotowanego terenu. Nie byliśmy przygotowani do absorpcji środków unijnych, nie mieliśmy właściwego pokrycia miasta planami zagospodarowania przestrzennego. Mieliśmy tylko plan górniczy i małe skraweczki objęte planami. Nie mieliśmy zinwentaryzowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. Byliśmy, mówiąc krótko, organizacyjnie na dnie. Ja, proszę Państwa, nie będę prezydentem tego miasta zawsze. Za jakiś czas odejdę, przyjdzie po mnie ktoś kolejny. Ja bym nie chciał zostawić w spadku swojemu następcy takiego stanu, jaki mnie zostawił mój poprzednik. Nie chciałbym tego, żeby mój następca wchodził do miasta w sytuacji, do pracy w mieście, w sytuacji, kiedy będzie dwucyfrowe bezrobocie
i miasto nie będzie przygotowane na wyzwania. Chcę, żebyśmy byli, proszę Państwa, mądrzejsi przed szkodą i żebyśmy nie rozwiązywali problemów wtedy, kiedy one przyjdą, tylko żebyśmy bezpiecznie, proszę Państwa, przeszli przez okres koniecznej transformacji gospodarczej. Czy ona przyjdzie? Jestem przekonany, że tak. Czy ta transformacja gospodarcza może być dla wielu miast w Polsce dolegliwa, powodując bardzo przykre skutki w zatrudnieniu, w utracie miejsc pracy? Jestem pewny, że tak. Czy my, proszę Państwa, możemy wyjść z tego obronną ręką? Jestem przekonany, że tak. Dzięki temu, że wtedy, kiedy wielu polityków w naszym kraju mówiło, że nie ma mowy o tym, żeby polski węgiel zniknął z gospodarki, że na pewno utrzymamy te zasoby i te możliwości, którymi dysponowaliśmy, mówiłem, dobrze, przyjmujmy takie deklaracje, ale róbmy swoje. I dlatego w roku 2014, z tego co pamiętam, przyjęliśmy studium, w którym ten teren przy Wojska Polskiego już był zaznaczony fioletową plamą i gdzie przez lata przygotowywaliśmy go do tego, żeby dzisiaj móc podjąć taką decyzję. Proszę Państwa, minęło już mnóstwo lat od tego momentu. Zwróćcie Państwo uwagę, jak długotrwałe są te procesy. Dąbrowa Górnicza, która w Gołonogu dzisiaj lokuje duże przedsięwzięcia we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, zaczęła ten proces, wiecie Państwo, kiedy przygotowania tego terenu? Pierwotnie zaczęliśmy razem w gospodarczej bramie Śląska. W pewnym momencie oni się z tego odłączyli i przez wiele lat pracowali nad tym, żeby móc przygotować jakieś tereny, które dzisiaj są oferowane przedsiębiorcom. To są procesy nieprawdopodobnie długotrwałe. Nie ma sposobu na to, żeby jakąkolwiek drogą na skróty szybko uzyskać efekty. Trzeba w to włożyć mnóstwo pracy, mnóstwo energii, determinacji i wysiłku. My to już w dużej mierze zrobiliśmy. Jesteśmy nieco szybsi niż otoczenie. Ten teren został, proszę Państwa, wskazany jako teren tak naprawdę jedyny możliwy w regionie śląskim dla zlokalizowania dużego obszaru gospodarczego. Z uwagi na jego położenie, z uwagi na dostępność mediów, z uwagi na możliwą logistykę, czyli dostęp do istotnych traktów drogowych i kolejowych, jako taki, który ma dzisiaj jednego właściciela, po zamianie będzie miał jednego właściciela, na którym nie ma działających podmiotów gospodarczych, które będą dopiero likwidowane i zmieniane. Taki, który da się gospodarczo przygotować na tyle szybko, żeby można było mówić o względnie szybkim sukcesie, nie odłożonym na wiele lat do przodu, tylko na taki, gdzie dzięki temu, że dzisiaj Państwo, mam nadzieję, przyjmą plan zagospodarowania przestrzennego, będzie można mówić o tym, że w roku 2025 będą z tego terenu wychodziły pierwsze produkty zlokalizowanych działań gospodarczych na tym obszarze. Jaworznicki obszar gospodarczy, proszę Państwa, to jest i wyzwanie, i to może być naprawdę ogromny, potężny fundament nowej gospodarki naszego miasta. W branżach, które zapisane w ustawie jako ultranowoczesne, dadzą nam szansę na to, że nie będą wrażliwe na jakieś gwałtowne zmiany związane z polityką unijną, klimatyczną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że powiedziałem bardzo dużo, ale chyba wyczerpująco. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za te obszerne i bardzo, bardzo potrzebne informacje i wyjaśnienia. O zabranie głosu prosi Pan Radny Tomasz Sendor. Bardzo proszę. Panie Radny, na marginesie, w trakcie sesji nadzwyczajnej obowiązują limity czasu wystąpień. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowne Radne, Panie Prezydencie, ubiegł mnie Pan, jeśli chodzi o niektóre moje pytania, także część już tych pytań zostało rozwianych. Ja tutaj na prośbę też wielu mieszkańców chciałbym się zwrócić z prośbą, aby może Państwo jeszcze raz pokazali prezentację, która kiedyś była
na naszej sesji na temat tego terenu. Usłyszeliśmy tutaj informację, że teren będzie zajmował 300 hektarów, tym pod Izerą około 120. Mam pytanie, co z pozostałym obszarem? Czy on będzie w całości pod jurysdykcją katowickiej strefy ekonomicznej? I też tutaj mam takie pytanie, co jeżeli przekażemy 120 hektarów już pod samą stricte fabrykę, co się stanie w momencie, kiedy ta fabryka w wymaganym czasie nie powstanie? Kto będzie właścicielem tego obszaru? Mam tutaj też pytanie, czy dzięki powstaniu Jaworzyńskiego Obszaru Gospodarczego mamy szansę w takim razie na dokończenie drogowej trasy średnicowej, czyli tak zwanej DTS Wschód, dobiegającej tutaj do Jaworzna, co rzeczywiście wymaga realizacji, szczególnie zwiększyłoby się wtedy jeszcze bardziej natężenie ruchu na tamtym obszarze. I teraz, jeśli chodzi o kwestię ochrony lasów generalnie na terenie Jaworzna, wiele osób ma wątpliwości, czy jeżeli tutaj lasy państwowe wytną tą część lasów na terenie naszego miasta, czy w innych częściach miasta dzięki temu zostanie dokonana jednak rewizja zagospodarowania lasów, czyli tak zwany plan urządzania lasu w okresie 10-letnim, tak aby uchronić lasy w tej chwili już wycinane na terenie miasta Jaworzna, szczególnie tutaj mieszkańcy pytają o te lasy w okolicach Łęgu, Ciężkowic czy też Wilkoszyna. I tutaj też padają takie pytania o gwarancje. Czy jeżeli tutaj lasy zostaną wycięte, czy inwestor będzie ewentualnie dokonywał zasadzeń zastępczych na obszarze naszego miasta w miejscach wyznaczonych właśnie na tego typu zalesienia. Jednak kończąc już oczywiście, osobiście uważam, jak sam, tak samo jak i moje najbliższe otoczenie, nie widziałem, nawet nie słyszałem głosu sprzeciw. Mówię tu o otoczeniu związanym z Platformą Obywatelską czy też Młodymi Demokratami. Każda z tych osób jest za rozwojem naszego miasta, za powstaniem tego obszaru. Nie dziwię się pewnym wątpliwościom ze względu na sytuację geopolityczną, jeśli chodzi o pewne obawy co do powstania tej fabryki. Jednocześnie przyłączam się tutaj do tych obaw w najbliższych latach, że obecnie istniejący przemysł w naszym mieście może być zagrożony, jeśli chodzi o energetykę i górnictwo, i potrzeba nam rzeczywiście nowych inwestycji, innowacyjnych technologii. W związku z tym ja osobiście, tak samo jak i mój kolega Grzegorz Piętak, poprzemy plan zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na ochronę lasów w innych częściach naszego miasta, między innymi jeśli chodzi tutaj o lasy w dzielnicy również między Łubowcem a Dąbrową Narodową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu prosi pan radny Dawid Domagalski. Bardzo proszę, panie radny. Przepraszam bardzo, miałem malutki problem techniczny. Panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Myślę, że dzisiaj nie pozostaje żadna wątpliwość w naszej świadomości, że priorytetem dla naszego miasta jest tak naprawdę Jaworznicki Obszar Gospodarczy, czyli teren, który jest alternatywą dla dekarbonizowanego przemysłu czy branży górniczej. Szanowni państwo, to czy powstanie na tym terenie Izera, to sprawa jest kluczowa pod tym kątem, że fajnie gdybyśmy rzeczywiście w Jaworznie mieli fabrykę stricte polską produkującą
samochody pod polską marką, oczywiście jak to wygląda, już pan prezydent mówił w szczegółach, myślę, że każdy korzystający dzisiaj ze środków motoryzacyjnych mniej więcej wie, jak samochody są zbudowane, z jakich podzespołów. Natomiast dla nas kluczowym jest ten teren pod przyszłe inwestycje. Dlaczego, proszę państwa? Tutaj pozwolę sobie odnieść się choćby nawet do tego, co nas w tej chwili otacza, do tej sytuacji geopolitycznej, o której tutaj wspominali już moi poprzednicy. Szanowni państwo, otaczają nas informacje o tym, że z niektórych krajów, mówię tu o Rosji przede wszystkim, część firm zaczyna się wycofywać. I one w dłuższej bądź bliższej perspektywie zaczną szukać nowych terenów pod wznowienie swojej działalności. Nie wiem, ile ten konflikt potrwa, czy faktycznie do Rosji niektóre firmy wrócą za chwilę, czy jednak zdecydują się na dłuższą rozłąkę, ale posiadanie gotowego do przyjęcia nowych inwestorów obszaru gospodarczego stanowi dodatkowy atut dla danego miasta na terenie Europy Środkowej, tutaj dla nas. Mówimy o 300 hektarach potencjalnie zarezerwowanych, 120 dla Izery i 180 kolejnych do wykorzystania. To jest, myślę, że w tej chwili właśnie jest to bardzo dobry moment, żeby przygotować się na wszelką ewentualność. Ona nie musi nastąpić z tej strony, ale na wszelką ewentualność przyjęcia nowych inwestorów, którzy wycofują się zza wschodnich granic. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, prosiłbym, żebyśmy też nie powielali mitu o jakimś o wysokich walorach przyrodniczych drzewostanu, który znajduje się na terenie, na którym ma być Jaworzyński Obszar Gospodarczy. Państwo już dobrze wiedzą, zapoznaliście się z opiniami ekspertów o jakości gruntu, kiepskiej jakości gruntu, który tam znajduje się, o jakości czy stanie tego drzewostanu, który tam jest. Pamiętajmy, że nie rozmawiamy o lesie, który ma wartość, wysoką wartość przyrodniczą. Mówimy o po prostu zalesionym fragmencie gruntu. I miejmy to na uwadze. Dlaczego? Dlatego, że lada moment przy takich wichurach, jak mamy co chwilę, tak słabe drewno może samo się po prostu powalać, stwarzając zagrożenie nie tylko dla przejeżdżających, też obok samochodów przy drodze, ale przede wszystkim stanowić później zagrożenie pożarowe, jakiekolwiek inne. W związku z powyższym właściwe zagospodarowanie tego terenu i zadbanie o niego jest dla nas tutaj kluczowym rozwiązaniem, żeby nie narobić sobie na przyszłość jakichś problemów. Ale kluczem do wszystkiego jest stworzenie Jaworzyńskiego Obszaru Gospodarczego, który jest przyszłością gospodarczą dla naszego miasta. W szerokim tego słowa ujęciu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie radny. O zabranie głosu prosi pan radny Maciej Pochenek, ad vocem. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko chciałem jeszcze dodać takie zdanie, bo mówimy o tych komisjach, mówimy o harmonogramach. Chciałem też powiedzieć, że cieszę się, że usłyszałem od pana prezydenta to zapewnienie o tym, że to nie tylko Izera. Chociaż panie prezydencie, gdyby pan teraz wyszedł razem ze mną na miasto i podejrzewam, że 10 napotkanym osobom, gdybyśmy ich zapytali, co będzie w tym terenie, to 9 odpowie, że Izera. Ten teren w Jaworznie kojarzy się tylko z fabryką Izerą, na co również pan miał wpływ, pokazując modele samochodów, mówiąc, że tam będzie, no ale teraz trochę inaczej. Ale proszę państwa, tam na tej podkomisji pokazano również harmonogram, o którym mówił pan prezydent. Ten harmonogram składa się z wielu punktów i tylko mówiono, że dwa są będą zrealizowane. Pierwszy punkt to był mówiony o tym, że w miesiącu marcu musi nastąpić zamiana gruntów i to jest obowiązkowo. I że drugi w harmonogramie już został spełniony, czyli na firmę, na Automobili Poland poszło 320 milionów dofinansowania do realizacji tego projektu. Wszystko inne było napisane w uzgodnieniu. I tego się boję, panie prezydencie, tych uzgodnień, które mogą przesunąć w czasie tą fabrykę. Nie wiem, czy fabryka nie stanowi klucz do tego terenu,
bo każdy inny inwestor będzie próbował dowiedzieć się, ile zajmie fabryka. Dlatego mówię, wycinamy. To jest cały ból. To nie jest to, że ktoś nie chce przemysłu w mieście. Bo ból to jest wycięcie lasu. Wycięcie lasu i brak gwarancji na to, że za tym pójdą jakieś nasadzenia, pójdą inne. Pan mówił na swojej podkomisji, w której pan był, o tym, że pan prawie 700 w okresie pana, powiedzmy, bycia prezydentem, miasto posadziło 700 hektarów, zasadziło 700 hektarów lasu, tak, 680, no dobrze, niech będzie. I my mówimy o tych lasach. Zapewnienie, że to, co proponowała pani radna Ziętek, żeby inwestor milion drzew zasadził i tak dalej. Ludzie tego się boją. Może dla przyszłości świata będzie ktoś jeden, ostatni na tym ziemi, który z braku innej możliwości wykorzysta to ostatnie drzewo dla siebie, bo po prostu nie będzie mógł żyć. Ale na razie ludzie chcą żyć w tym środowisku, który nas otacza. Chcą, żeby to były trochę drzew, trochę tych łąk. Pewno, że fabryki, miejsca pracy są potrzebne, no ale to dla ludzi to robimy, to więc ludzi to też słuchajmy. Zapewnijmy im ten komfort, mówiąc, że tak, na tym terenie nie dopuścimy do tego, żeby było pustkowie i wycięcie lasów. I taka prywatna uwaga. Panie Domagalski, każde drzewo, które daje tlen i przetwarza, jest drzewem. Wie pan, bez względu na to, czy się to panu mówi tam, że pan wie, że to są drzewa złe, drzewa dobre, a jak pan pójdzie tam zobaczyć, tam już jest pomarańczowe drzewa, tam już są kropki. A ja byłem z dendrologiem tam, wie pan, i rozmawiałem na temat tego lasu. Zresztą w tym sprawozdaniu na podkomisji gospodarki również na ten temat było, więc niech pan nie opowiada, że to jest jakieś, nie wiem, stare drzewa, które należy wyciąć, bo to jest, powiedzmy, nie do końca prawda. Dziękuję. Dziękuję. Panie radny, państwo radni, bardzo proszę, abyście państwo przestrzegali ustalonych limitów czasowych. Bardzo państwa proszę o to raz jeszcze. O zabranie głosu prosi prezydent miasta, pan Paweł Silbert. Bardzo proszę, panie prezydencie. Ja króciutko. Nie zrozumiałem wszystkich wątków, które poruszał pan przewodniczący Bochenek, ale muszę sprostować parę rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie mówiłem w żadnym miejscu, że miasto posadziło 700 hektarów lasu, tylko mówiłem, że w okresie, kiedy pełnię tę funkcję, na terenie naszego miasta posadzono 700 hektarów lasu i zrobili to głównie przedsiębiorcy, którzy byli objęci obowiązkiem rekultywacji na terenach, które były na przykład miejscem wydobycia piasku. To dla porządku. Oczywiście miasto też sadziło drzewa. Również chcę, żebyście państwo wiedzieli, że lasy się rozprzestrzeniają również same i przybywa drzewo stanu, granica lasu się przesuwa i to są, proszę państwa, hektary. Teraz tak, o kompensacji przyrodniczej, o czym mówił pan Sendor, oczywiście w ramach naszych możliwości będziemy zabiegać o to, żeby jakaś kompensacja przyrodnicza następowała. Nie mamy za wielkich możliwości, proszę państwa. Gdybyśmy mieli wielkie możliwości, to być może byśmy w innych miejscach lokowali obszary pod działalność gospodarczą. Ale jesteśmy na etapie porozumiewania się z potencjalnymi inwestorami, z lasami państwowymi i z innymi gminami w regionie, żeby taka kompensacja przyrodnicza następowała zarówno w Jaworznie, jak również w regionie, który również będzie beneficjentem naszego jaworzyńskiego obszaru gospodarczego. Proszę państwa, ten ubytek tego drzewostanu procentowy w naszym mieście nie jest przecież duży. To jest około 4% ubytku drzewostanu, z czego, proszę państwa, same lasy państwowe w planach urządzenia lasu, tak się bodajże ten dokument nazywa, już miały przewidziane, żeby na kilkudziesięciu hektarach część z tego drzewostanu wyciąć, niezależnie od tego, czy tam fabryka by powstała, czy nie. Pan Sender pytał mnie, czy ja mogę gwarantować to, że lasy państwowe nie będą dokonywały innych wycinek w innych miejscach. Oczywiście, że takiej gwarancji udzielić państwu nie mogę, bo po pierwsze nie jestem właścicielem lasów państwowych, ani nie mam tam żadnej mocy decyzyjnej, ani też uważam, że nie ma potrzeby i nie powinniśmy mieć takich zamiarów, żeby wstrzymywać działalność gospodarczą lasów. Przypominam,
o tym, że Lasy Państwowe pozyskują pieniądze na prowadzenie gospodarki leśnej ze sprzedaży drzewostanu. Prowadząc gospodarkę leśną, sadzą lasy i lasy również wycinają. Na przykład tak jak rolnik, który sieje zboże po to, żeby je zebrać, po to, żeby mieć pieniądze na kolejne działania w następnych sezonach. To jest normalna gospodarka przyrodnicza. Czy całe 300 hektarów terenu będzie wykorzystane gospodarczo, pytał pan Sendor. Na pewno nie całe, ponieważ jakbyście państwo popatrzyli na zapisy planu, to całkiem spory kawałek tego terenu po uzgodnieniach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska rezerwujemy jako teren zielony, taki, na którym są zbiorniki wodne, w których już się ulokowało życie, które należy chronić, które ewentualnie mogą pełnić rolę takiego zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wód deszczowych z tego terenu. Nie mówię, że tak na pewno będzie, ale jest to rozważane. Bardzo zasadne pytanie, a co w przypadku, gdyby się Izerze nie powiodło? Co z tym terenem? Otóż, proszę państwa, rozważamy bardzo różne scenariusze przeniesienia własności terenu, również takie, które nas mogą zabezpieczyć przed jakimś tam widmem porażki. Ja jej póki co nie zakładam. Pytanie zadane gdzieś w międzyczasie o to, czy to, że to będzie spółka Skarbu Państwa, nie będzie przeszkodą dla dobrego rozwoju, tak to przynajmniej zrozumiałem. Otóż, proszę państwa, dzisiaj państwo supportuje to przedsięwzięcie, ale z tego, co mi wiadomo, w pewnym momencie zostanie dopuszczony kapitał zewnętrzny. Trzeba to rozkręcić. Tak jest w wielu przypadkach, że doprasza się później inwestorów dla takich działalności. Nie będę mówił o modelach, nad jakimi myślimy, bo to się wszystko, proszę państwa, bardzo szybko dzieje i rozważamy różne możliwości. Jak powiedziałem, jestem też zobowiązany klauzulą poufności, jeżeli chodzi o pewne kwestie. W związku z tym chcę być też fair wobec partnerów, z którymi pracujemy. I teraz taka wątpliwość. Czy w związku z tym, że są wątpliwości, czy to jest możliwe, to czy warto zaryzykować? No to jest tak trochę jak z zawieraniem małżeństwa. Zawsze jest ryzyko porażki, ale jest też możliwość sukcesu i utworzenia szczęśliwej rodziny i pięknych efektów takich związków. Ja uważam, że ludzie w większości przypadków podejmują takie ryzyko, licząc na korzyści, a nie przewidując wyłącznie niepowodzeń. Próbuję tak działać i państwo też do tego namawiam, żebyśmy próbowali na sprawę popatrzeć pozytywnie. To, o czym mówił pan radny Domagalski, w związku z sytuacją, jaka jest w tej chwili na wschodzie Europy, z restrykcjami gospodarczymi, to też mogą być szanse dla nas. Oczywiście, to jest prawda. Ja jestem zupełnie spokojny, proszę państwa, o to, że dla tego terenu pozyskamy inwestorów. Zwróćcie państwo uwagę, jakie są zapisy ustawy, że my mamy tylko 2 lata na to, żeby dokonać zamiany z lasami i 10 lat na to, żeby ten teren gospodarczo zagospodarować. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to Lasy Państwowe albo mogą żądać zwrotu różnicy w wartości tego terenu, albo mogą żądać zwrotu nieruchomości. No pewnie nie miałoby to sensu, gdyby ten las został wycięty. Także my musimy, proszę państwa, włożyć dużo wysiłku i to robimy, żeby się to zakończyło powodzeniem. I mam nadzieję, że tak będzie. I teraz wątpliwości dotyczące wycinki drzewostanu. A wyobraźcie sobie, mówiłem o tym na komisji mojej, wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że dzisiaj by tego planu nie było. Za to mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której w roku na przykład 2025 zostaje wyłączona jedna z elektrowni, w roku 2030 zamknięta kopalnia i nagle tracimy 70% czy 60% z tytułu wpływów podatkowych do budżetu miasta.
Co wtedy państwo jako radni, jako mieszkańcy miasta radzilibyście urzędującemu wtedy prezydentowi? Żeby wysłać ludzi i żeby zbierali sobie jagody i szyszki w lesie? Nie, pewnie radzilibyście państwo to, żeby robić co tylko możliwe, żeby stworzyć możliwości inwestowania na terenie miasta. I być może byłoby tak, że ktoś wpadłby na pomysł, żeby mając władztwo nad naszymi gminnymi lasami, część z nich poświęcić na to, żeby tam stworzyć miejsca dla inwestowania. Jest to prawdopodobne państwa zdaniem? Moim bardzo. To co lepiej, proszę państwa, czy poświęcać lasy gminne, które rosną na glebie rodzimej, są dobrze zadbane, stanowią lasy w dużej części mieszane, z gatunkami drzew, które są traktowane jako właściwe dla nasadzeń, z zabezpieczeniem dróg pożarowych, nawodnienia, ściekami wodnymi, położone również na styku z lasami państwowymi. Czy nie lepiej powiedzieć, skoro mamy taki teren, który nie stanowi gleby rodzimej, nie jest biologicznie czynny, gdzie te lasy rosną słabo, gdzie mają najniższą klasę drzewostanu, gdzie doskonale wiedzą o tym leśnicy, że to nie będą nasadzenia trwałe, że są nasadzone gatunkami, które są dzisiaj traktowane jako niewłaściwe dla nasadzeń leśnych, czasami nawet jako gatunki inwazyjne. To jedno versus drugie, to co warto, co lepiej. Ja jestem przekonany, że lepiej ulokować tę aktywność gospodarczą po pierwsze teraz, po drugie na terenie, który jak widać przecież z rekultywacji, która jest prowadzona od roku 1980 bodajże i do końca się jeszcze ciągle nie udała, zamiast tracić inne przestrzenie i do tego wszystkiego jeszcze na terenach, które przeznaczyliśmy wspólnie z państwem na taki obszar, gdzie będzie prowadzona działalność przemysłowa, usługowa, bez budowania tam osiedli mieszkaniowych, po to, żeby rozdzielić te strefy przemysłowe od stref zamieszkania. Mnie się wydaje, że w tym, co zrobiliśmy, mówię, podkreślam to, że również z udziałem państwa, nie zawsze państwo byliście przeciwni, mówię o opozycji, stworzyliśmy taki sensowny podział miasta na strefy przemysłowe, usługowe, zamieszkania, rekreacyjne, zielone, które chronimy. Proszę państwa, od roku 2002 w naszym mieście objęliśmy ochroną przyrodniczą łącznie ponad 1130 albo 1310, nie pamiętam, hektarów przestrzeni zielonych. Mamy jeden z największych odsetków terenów chronionych przyrodniczo ze wszystkich miast i gmin w Polsce. To chyba trudno postawić nam zarzuty, że my występujemy przeciwko przyrodzie, że my nie patrzymy na przyrodę, że my przyrody nie szanujemy. Chyba trudno to odpowiedzieć, proszę państwa. Jeżeli ktoś taki zarzut stawia, to proszę, żeby się zastanowić. To jest dzisiaj, proszę państwa, nasze tu i teraz. To jest nasza szansa, żeby miasto nie wpadło w bardzo poważne tarapaty, tak naprawdę w stosunkowo bliskiej perspektywie. Rok 2030, w którym na pewno się zdarzą pierwsze większe przeobrażenia w tej gospodarce opartej na węglu kamiennym, to jest raptem jak mgnienie oka. Wspomnijcie państwo moje słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. O głos prosi pani radna Barbara Ziętek. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Panie prezydencie, bardzo się cieszę, że myśli pan o przyszłości. Bardzo dobrze, że pan myśli o tej przyszłości, ale to jest tak, jak pan mówi, 2000 za 30 lat, za 25 lat. To jest ta najbliższa przyszłość. Ale co z pokoleniem za 100 lat? Załóżmy, że będą te pokolenia jeździć tymi samochodami elektrycznymi, jeżeli powstaną,
ale czym oni będą oddychać? Chciałam się skupić troszeczkę na tej ekologii, chociaż pan mówi, że nie mamy czego sobie zarzucić jako miasto. Podczas Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pojawił się taki slajd, tereny leśne w Jaworznie, wspominał o tym już pan radny Bochenek. Tam przedstawione było, że w ciągu 18 lat od 2002 do 2020 w Jaworznie zasadzono 679 hektarów lasów. W ciągu 18 lat. A teraz w ciągu, jak przyjedzie ciężki sprzęt, może w ciągu miesiąca wytniemy 264 tego lasu zasadzonego, to jest, proszę Państwa, około 38%. Czyli zasadziliśmy tyle hektarów, żeby teraz wyciąć 38%. W obliczu kryzysu humanitarnego w Ukrainie nie możemy mieć, nie jesteśmy w ogóle pewni, Panie Prezydencie, swojej przyszłości. Nasze paliwo drożeje z dnia na dzień. Co się stanie, gdy zostanie zakręcony kurek z gazem? Przypomnę tylko, że od jesieni ubiegłego roku Europa boryka się z podwyżkami cen gazu, energii. A teraz już wojna na Ukrainie wysadziła w powietrze ceny węgla, ropy, które biją rekordy. Dzisiaj w nocy doszło do ataku na elektrownię jądrową w Zaporożu. Na szczęście nie odnotowano podwyższonego stężenia poziomu promieniowania. Czy w dobie takich problemów zagwarantuje pan mieszkańcom, że tam cokolwiek powstanie, poza tym, że zostaną wycięte lasy? Już wiemy, że nie jest pewna fabryka Izery. Czy zagwarantuje pan, że inwestor zasadzi tyle samo drzew, co wytnie? Wiemy, już pan powiedział, że nie może pan odpowiedzieć na to pytanie. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że nadchodzi katastrofa klimatyczna i że to jest ostatnia chwila, kiedy możemy coś zrobić. Kiedy możemy się obudzić. Coraz bardziej mamy upalne lata, coraz mamy mniej śniegu, płoną lasy, jest coraz bardziej sucho, zaczyna brakować wody, zanikają lodowce w górach, metan uwalnia się do atmosfery, podnosi się poziom morza, zakwasza się ocean, giną pszczoły, zanika bioróżnorodność, są coraz silniejsze burze. Cały czas, Panie Prezydencie, wyszarpujemy naszej naturze coraz więcej. A należy pamiętać, że to dzięki tej naturze żyjemy. I tak jak mówi profesor Szymon Malinowski, ten świat kręci się w stronę przepaści. Ja się z tym zgadzam. W naszym mieście jest wielu mieszkańców, którzy są przeciwni wycince drzew pod fabrykę. I ja także popieram ich głos. Dziękuję. Mogę, panie przewodniczący? Panie prezydencie, już udzielę głosu panu prezydentowi. Mam prośbę do państwa radnych. Szanowni państwo, bardzo proszę w swoich wypowiedziach nie dramatyzować i skrajnie nie przedstawiać sytuacji w związku z podejmowaniem decyzji, jeżeli chodzi o zagospodarowanie planu przestrzennego, który jest tematem porządku obrad sesji. Pani radna, możemy oczywiście przerzucić wszystko na barki ekologii, ale musimy podejmować jako radni decyzje odpowiedzialne. Nas nic nie zwalnia z wychodzeniem naprzeciw problemom, które są przed nami. Kwestia energetyki węglowej, wydobycia węgla, zatrudnienia mieszkańców naszego miasta w tych gałęziach przemysłu, o czym wielokrotnie już dzisiaj była mowa, i finał tych gałęzi gospodarki zobowiązuje nas do tego, abyśmy pochylili się nad odpowiedzią na pytanie, co w takim razie można zrobić. Wielkim nadużyciem z mojej strony, moim zdaniem, jest mówienie o tym, że nie dbamy o bioróżnorodność ekologiczną, przyrodniczą w naszym mieście. W mojej ocenie, mówię to również z perspektywy doświadczenia pracy w urzędzie, jesteśmy jednym z miast, które tak wiele robi w tej dziedzinie, wręcz nawet modelowo. Współpraca z panem dyrektorem Kojsem i Śląskim Ogrodem Botanicznym, wycieczki, które przyjeżdżają do terenów, które zostały odzyskane na nowo i na nowo oddane przyrodzie, które są bardzo popularne nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, ale również dla mieszkańców z innych miast, no są dowodem na to, jak bardzo troszczymy się o,
o ekologię, o to, co nam natura dała, albo w jaki sposób przywracamy naturze zdegradowane tereny. Bardzo proszę o takie zachowanie równowagi w wypowiedziach Państwa. Ja mówię głosu... globalnie, Panie Przewodniczący. Chodziło no, ale żyjemy tu i teraz i decydujemy o przyszłości rozwoju naszego miasta. O zabranie głosu prosi Prezydent Miasta. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, ja myślę, że chyba nie ma sensu, albo bardzo trudno się dyskutuje z argumentami demagogicznymi, no bo to jest czysta demagogia to, co Pani Radna robi. Bo jeżeli mielibyśmy to rozważać w takich kategoriach, jak Pani mówi, to znaczy, że nie wycięcie tych 260 hektarów lasów powoduje, że lodowce przestaną topnieć? Albo jakby Pani potrafiła powiedzieć, w jakim procencie dzięki temu przestaną topnieć? Jaki to będzie miało wpływ na środowisko? To może się Pani pochwali wiedzą i powie na przykład, ile ludzkość potrzebuje tlenu, żeby oddychać i czy tego tlenu w atmosferze ziemskiej nie ma. Może Pani wie na przykład, ile tlenu zużywamy przy każdym oddechu z tego, co wciągamy, ile wydalamy z powrotem. No, to jest demagogia to, co Pani uprawia. Ma Pani w tym pewną zręczność, podziwiam. Szkoda tylko, że na poziomie demagogii nieustannie. Proszę Państwa, ubytek 260 hektarów lasu jest oczywiście prawdą, poza jednym, że te 260 hektarów to nie jest w pełni las, tylko jakaś część z tego lasem nie jest, jest to pusty teren. Po drugie, jeżeli się komukolwiek z Państwa wydaje, że las produkuje tylko tlen i jest przekonany, że tak jest, to to jest czysta demagogia, bo las produkuje i tlen, i metan, i dwutlenek węgla. Jeżeli las jest nieuprawiany, jeżeli las nie jest wycinany i obumiera, to produkuje wtedy głównie dwutlenek węgla i metan. Pewnie to Państwo wiedzą, tylko uprawiając tą demagogię nie chcą się tego przyznać. Mniej więcej tyle tlenu, ile las produkuje w dzień, w nocy, przepraszam, tyle, mniej więcej tyle samo oddaje również z jego podłoża dwutlenku węgla, z organizmów, które obumierają. Ten bilans jest, proszę Państwa, taki, że nie ma takiego sposobu, żeby powiedzieć tak, moglibyśmy zrównoważyć działanie przemysłu, sadząc więcej lasów. Wcale tak nie będzie. Ta zależność dwutlenku węgla i tlenu w atmosferze jest na pewnym poziomie. Ona jest oczywiście przez ludzkość zaburzona i to jest prawda. Tyle tylko, że ja nie chcę pójść na taką demagogię, czystą demagogię, proszę Państwa, gdzie mielibyśmy powiedzieć tak, to my teraz uratujemy ludzkość i my tutaj skażemy się na to, że nie będziemy mieli za kilka lat z czego żyć w mieście i będziemy takim pięknym przykładem i na pewno wszyscy dzięki temu poklepią nas po plecach, narysują kredkami na chodnikach jakieś znaki poparcia, dokładnie tak samo jak się działo wtedy, kiedy Rosja atakowała Gruzję, Czeczenię, kiedy ludzie dawali gwizdki, żeby oni gwizdali na Putina, żeby nie robił tego złego, co robi. To jest po prostu, to jest demagogia, to do niczego nie prowadzi. My musimy stanąć twarzą w twarz wobec problemów, które przyjdą i powiedzieć tak, co my dzisiaj możemy zrobić, żeby w ramach zrównoważonego rozwoju ponieść jak najmniejsze straty, ale też zapewnić ludziom podstawy bytu. Bo ci ludzie, proszę Państwa, przychodzili do mnie przez lata i mówili tak, Panie Prezydencie, co poniedziałek i co czwartek, ja mam prośbę o pracę, bo ja nie mam, mam dzieci na utrzymaniu, mąż nie pracuje, babcia nie pracuje, dziadek nie pracuje i nie pracuje. Co ja mam zrobić? I mamy szansę, proszę Państwa, w cudzysłowie oczywiście, być w takiej sytuacji bardzo wkrótce. Ja nie chcę, żeby Jaworzynianie nie byli w takiej sytuacji. Bo wtedy, jakby się to zdarzyło, to przyjdą i powiedzą tak, to słuchał pan takiej demagogii i tym się pan kierował? Przez lata, proszę Państwa, słuchałem tego, jak ktoś mówił tak, tak, Gliwice wykorzystały swój czas, Tychy wykorzystały swój czas i stworzono strefy gospodarcze, które zapewniają miastu wysoki poziom życia, środki, bezpieczeństwo socjalne, ekonomiczne, a Pana poprzednicy nic w tej sprawie nie zrobili. I mieli ci ludzie rację? No poniekąd mieli. Przez lata, proszę Państwa, byliśmy na jakimś marginesie,
jeżeli chodzi o zainteresowanie Jaworznem. Mieliśmy zepsutą markę, mieliśmy słabe fundamenty gospodarcze, mimo tego, że mamy duże podmioty, takie jak górnictwo i energetyka, które nas ratują, to nie było chęci, żeby patrzeć na Jaworzno pozytywnie. Dzisiaj tak przy taką szansą stanęliśmy. Nie mamy ją sobie odcinać? W imię tego, że ubędzie nam z drzewostanu na tym terenie 4%, a nie 70%, tak jak pani powiedziała, bo oczywiście użyła pani sprytnego argumentu demagogicznie, żeby wystraszyć ludzi, że my chcemy wyciąć 70% osób, bo się znajdą tacy, którzy powiemy, że wycinamy spośród terenów w mieście 70% lasów. Ja wiem, że pani chodziło o to, że to chodzi o część z tego, co 70-38 zasadziliśmy, a to i tak nie stanowi 70%, jeżeli potrafimy liczyć. 38, panie prezydencie, z terenu, z 679, 264,5 to jest około 38%. I proszę państwa, na naszym terenie dalej lasy będą rosły. Dalej będą rosły. Będą rosły dzięki temu, że mają naturalną skłonność do tego, żeby się rozszerzać. Może by pan Marcin Kosierz, jakby się dało, pokazał nam taką aplikację Jaworzno Ukośne, jeżeli by pan miał taką możliwość, gdzie można zobaczyć w paru miejscach, jak lasów przybywa. I również z tytułu rekultywacji, z tytułu kompensacji przyrodniczej będą takie możliwości. Pyta mnie pani o gwarancję. A jakie pani może dać gwarancję, że jak my nie wytniemy tego lasu, to lodowiec w Austrii przestanie topnieć albo lodowiec na Antarktydzie? I niech pani da gwarancję i niech pani wyliczy, w jakim procencie, jak już na argumenty demagogiczne się mamy fechtować. Proszę o powagę. Panie prezydencie, chodzi o to, żeby... Nie udzielił pani głosu w tym momencie, chciałem zauważyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przestrzeganie tutaj dyscypliny w czasie obrad. O zabranie głosu prosi pani radna Dorota Guja. Bardzo proszę. Już momencik. Coś tutaj. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani za udzielenie głosu. Może odpowiem to, co pan prezydent zapytał o zużycie tlenu. Czyli przeciętny dorosły w stanie spoczynku wdycha od 7 do 8 litrów powietrza na minutę, czyli to jest około 11 tysięcy litrów powietrza, czyli 388 stóp sześciennych dziennie. To jest zapytanie, to więc tak na szybkiego. Ale tutaj przysłali do mnie mieszkańcy zapytanie do pana prezydenta, bo już dużo rzeczy zostało powiedziane, ale jedno z takich pytań. Panie prezydencie, czy może pan powiedzieć, jaka jest wartość, przypomnieć też, jaka jest wartość zamienianych powierzchni? Chodzi o te tereny, które będą zamieniane z lasami państwowymi. Jaka jest wartość naszego gruntu i wartość, którą przejmiemy? I tak na koniec, żeby już nie wprowadzać więcej niepotrzebnych słów, ale powiem tak, że przykro jest, że ekologiczny samochód, który ma w przyszłości powstać, jeśli powstanie, powstanie w tak nieekologiczny sposób. Dziękuję. Dziękuję. O zabranie głosu prosi... Zakończyła pani, tak? Tak. Dziękuję. O zabranie głosu ad vocem prosi pan radny Dawid Domagalski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja pozwolę się ad vocem odnieść pierwsze do słów pana radnego Bochenka. Panie radny, też w tym terenie byłem na spacerze. Mam nadzieję, że jak pan z dendrologiem spacerował po tym terenie, to nie zahaczył pan gdzieś nogą o wystające elementy infrastruktury poprzemysłowej, które są, bo myślę, że jak pan tam był, to pan nie może tego zakwestionować. I mam nadzieję, że nie czerpał pan wody z tego czerwonego źródełka, które tam sobie płynie, bo być może dzisiaj nasza dyskusja byłaby już w ogóle niemożliwa. Natomiast do pani radnej Barbary Ziętek i pani radnej Doroty Guj
Cieszę się, że Pani zwracają taką uwagę na ekologię, ale skoro już używacie Pani aż takich argumentów i, że tak powiem, strzelacie z takich dział, no bardzo populistycznych, to ja zadam Paniom bardzo krótkie pytanie. Czy Panie korzystają z telefonów komórkowych albo z laptopów? Pytam to pod takim kątem, bo przy tworzeniu tego typu instrumentarium też tworzy się baterie specjalne, które są bardzo trudne w recyklingu. Mam nadzieję, że Panie, tak jak zażarcie bronicie drzewostanu, który zajmuje fragment terenu podjaworznicki, obszar gospodarczy, również z taką zażartością bronicie Państwo małych dzieci, które, uwaga, w kopalniach złota wydobywają złoto niezbędne do tworzenia artykułów elektroniki precyzyjnej. Nie dotyczy radni Jaworzyna, panie radny. Dotyczy, nie, to jest tutaj, to jest bardzo istotna sprawa, bo jeżeli, proszę Państwa, my się przerzucamy populistycznymi hasłami, kto jak broni ekologii, to rozmawiajmy o konkretach. Czy klimatyzatorów nie wykorzystujecie, czy lodówek nie wykorzystujecie, czy nie wykorzystujecie telewizorów, radia, czy nie ładujecie... Bardzo proszę panią radną Barbarę Sikorę zabieranie głosu. Bardzo proszę. Pytam dlatego, proszę Państwa, bo wszyscy z tego sprzętu korzystamy. Wszyscy musimy to ładować, a przecież ta energia nie bierze się z powietrza. Ta energia jest wytwarzana w jakiś określony sposób. I czy to będzie węgiel, atom, czy jakakolwiek inna forma zielonej energii też, to też ktoś te panele fotowoltaiczne musi stworzyć, niszcząc środowisko. Więc mam prośbę, Szanowni Państwo, my dzisiaj nie przerzucajmy się na argumenty, kto jakim większym jest ekologia, tylko rozmawiajmy o innej rzeczy. O tym, w jak w zrównoważony sposób połączyć rozwój przemysłowy z dbaniem o środowisko. I nie mydlmy oczu mieszkańcom, że wycinka jakiegoś tam obszaru drzew wpłynie w sposób druzgocący na środowisko świata, bo sami wpływamy na to środowisko, kupując co 2 lata nowe telefony komórkowe, wymieniając co 3, co 4, może co 5 lat laptopy, zmieniając telewizory, zegarki, kupując smartwatche, idąc za trendem mody. Może troszeczkę sytuacja geopolityczna, która jest wokół nas, obudzi w nas ze strachu przed tym, co może się dziać, taką formę oszczędności. I paradoksalnie ta oszczędność może w większy sposób wpłynąć na ochronę środowiska niż jakiekolwiek pustosłowia. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze proszę Państwa radnych o zachowanie dyscypliny w trakcie wystąpień i wzajemne nieprzeszkadzanie sobie. O zabranie głosu ad vocem prosi pan radny Tomasz Sendor. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. W dużej mierze ubiegła mnie tutaj radna Dorota Guja, która bardzo słusznie zadała tutaj pytanie o wartość tychże gruntów. Mówił pan prezydent, jeżeli w przypadku nie powstania jakiejkolwiek inwestycji na tym terenie po 10 latach musimy oddać te tereny lasom i ewentualnie wypłacić odszkodowanie. Tak, tak po prawdzie to wartość lasów, które one otrzymają, jeśli chodzi o rekompensatę terenu, wydaje mi się, że przekracza. Na pewno jeśli chodzi o sam materiał do produkcji drewna. I chciałbym uzyskać taką odpowiedź, czy rzeczywiście posiadają Państwo wartość obu terenów, jak ona wygląda na chwilę obecną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu prosi pan radny Janusz Ciołczyk w trybie ad vocem. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Co prawda w tym punkcie po głębokiej analizie prawdopodobnie będę głosował za, natomiast króciutko i ad vocem, panie przewodniczący, do pańskich... Panie radny, mam prośbę, gdyby pan był uprzejmy, bliżej mikrofonu mówić, nie słyszymy pana, panie radny. Czyli od początku mam mówić? Tak, proszę. No to proszę od początku, trzeba zliczyć w takim razie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, co prawda w tym punkcie po głębokiej analizie najprawdopodobniej będę głosował za. Niemniej jednak, panie przewodniczący, krótko ad vocem do pańskiej i pana prezydenta wypowiedzi. Można się z panią radną Basią Ziętek zgadzać lub nie zgadzać, ale na pewno nie można zarzucać jej
że jej wypowiedź nie ma sensu i co do, ma na pewno prawo wypowiadać się w taki sposób, w jaki się wypowiada. Wypowiada się moim zdaniem rzetelnie i jakieś zarzucanie demagogii, to niestety co do tej demagogii, to każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu ją uprawia. A też nie czarujmy się, takie sprytne zadawanie pytania radnej, a następnie, gdy odezwała się, stwierdzenie, że nikt jej nie udzielał głosu, to też jest w jakiś sposób demagogią i nie wymaga dalszego komentowania. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Słychać dziękuję było? Bardzo pani radny. Namawiam, gdybyśmy jednak skupili się nad meritum, który nam przyświeca w tym punkcie, a nie oceniali się wzajemnie. O zabranie głosu prosi pani radna Barbara Sikora. Bardzo proszę. Ja reprezentuję tych mieszkańców, co nie obdarzają obecnej władzy zaufaniem. Protestują. Obawiają się, że zostanie wycięte te około 300 hektarów lasów i że na tym terenie nie powstanie nic, co nadaje się do funkcjonowania. Tym bardziej, że jeżeli przyglądniemy się, szanowni państwo, obecnej polityce rządu, gdzie afera goni aferę, wspomniana tutaj Ostrołęka, to nie mamy żadnej gwarancji, że nie powstanie znowu tak zwana afera jaworznicka. A mamy już tych afer w tym rządzie około 100. Mieszkaniec dzisiaj rano przysłał mi pytania. Oczywiście ja, mając ograniczony czas, a pan prezydent nie ma i może z nami dyskutować i nawet może posądzać nas o demagogię, a przecież nie o to chodzi. Wysłuchajmy wszystkich argumentów. My jako Rada, panie przewodniczący, reprezentujemy wszystkich jaworznian. Nie tylko tych jaworznian, którzy są za jaworznickim obszarem gospodarczym. Mnie upoważnili do wypowiedzenia się przeciw tej uchwale. Mało tego, przeanalizowali dokładnie te 31 czy ileś tam jest tych stron i paragraf po paragrafie napisali mi tutaj, co mam na sesji przeczytać. Bo proszę państwa, ludzie naprawdę są fachowcami w wielu dziedzinach. Czy treść paragrafu 6, punkt 3, ustęp 3b, należy rozumieć, że powstające tam obiekty budowlane będą musiały być przygotowane, przystosowane do szkód górniczych? Jeśli tak, to kto pokryje te dodatkowe koszty, które mogą iść w dziesiątki milionów? Pytam się, ponieważ wszyscy wiemy, że właściciel galerii Galena wystąpił w 2017 roku do Tauron Wydobycie o zwrot 22 785 tysięcy tytułem poniesienia kosztów na przystosowanie obiektu do potencjalnych szkód górniczych. Następne pytanie. Paragraf 11, ustęp 1, punkt 3. Dopuszcza się instalowanie źródeł energii o mocy powyżej 100 kW wykorzystujące źródła odnawialne, w tym spalanie biomasy, czyli drzew. Rozumiem, że potencjalny inwestor, budując fabrykę, będzie mógł także postawić spalarnię biomasy, drzew, o mocy powyżej 100 kW bez górnego limitu mocy. To chyba jest sprzeczne z tym, co obiecuje się mieszkańcom, że także sprzeczne z tak dużą wycinką w tym planie, a także tą promowaną przez lasy państwowe względem celów klimatycznych i redukcji emisji CO2. Chciałbym także prosić pana prezydenta lub przedstawiciela, aby przy okazji tego punktu poinformował radnych i mieszkańców, ile hektarów lasów zniknie z obszaru Jaworzna z tytułu prowadzonej gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Chrzanów do roku 2029. Paragraf 19. Paragraf ten określa minimalną szerokość pasa drogowego dróg lokalnych. Dlaczego pozostawia się tak dużo terenu, zwłaszcza gdy szerokość pasa ruchu drogi lokalnej wynosi 2,75 m, a w szczegółowych przypadkach 3,50 m?
Czy pozostawia się furtkę, aby w przyszłości można było zmienić kategorię drogi w przypadku wzmożonego ruchu samochodowego? Czy w związku, znowu jest tutaj załącznik do numer 3 do uchwały. W związku z tym zachodzi pytanie, czy gmina w jakiś sposób oszacowała wymagane koszty uzbrojenia terenu, a co jeśli będzie brak środków zewnętrznych, na które tak bardzo liczy gmina? Gmina zobowiązuje się do wybudowania infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. A co z wybudowaniem przyłęczy do sieci energetycznej, wybudowania odpowiedniej infrastruktury obniżającej napięcie? Czy gmina na podstawie stosownej umowy z polskimi sieciami energetycznymi i dystrybutorami zapewni taką możliwość przełączenia i zagwarantowania odpowiedniej mocy? Następne pytanie. W uzasadnieniu czytamy: dostęp do mediów, głównie możliwość zaspokojenia znacznego zapotrzebowania na energię elektryczną z blisko zlokalizowanej elektrowni Jaworzno 3. To jest zły argument, ponieważ powinien być wykreślony. Położenie elektrowni nijak ma się do technicznych możliwości przełączeniowych. Czy gmina dysponuje podpisanymi umowami na projekt i wykonania przyłęczy, a także zapewnienia dostarczenia wymaganej mocy dla fabryki Izera już w 2024 roku? Teraz czytam, że właściwie ta fabryka Izera to nie jest nic takiego pewnego, co powstanie na tym obszarze. W planach inwestycyjnych polskich sieci energetycznych taka inwestycja przecież nie istnieje. Tych pytań, proszę Państwa, jest tutaj całe mnóstwo. Ja je jeszcze ujmę w interpelacjach z pełnym szacunkiem dla mieszkańców, że chciało im się pochylić nad tym projektem uchwały. I mam jeszcze jedno takie już krótkie pytanie. Dlaczego, Panie Przewodniczący, Jaworzno oddaje 30 hektarów więcej lasów niż nadleśnictwo Chrzanów pierwotnie chciało dostać? Pokazano mi tutaj takie zestawienie: 264, 292. Czy rzeczywiście otrzymujemy o 30 hektarów lasów mniej? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Marzena Czarny, bardzo proszę. Tak, dziękuję za głos, panie przewodniczący, koledzy i koleżanki radne, panie prezydencie. Uważam decyzję o powstaniu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego za decyzję strategiczną i najważniejszą dla rozwoju miasta. Kiedyś jako wyzwanie dla miasta, cieszę się, że stało się albo i stanie się coraz bardziej realne. Pan prezydent przytaczał tutaj długą historię powstania i wszelkich działań. Myślę, że nie tylko ja, ale i duże grono mieszkańców naszego miasta doceni te działania. Jesteśmy na etapie bardzo ważnym zatwierdzania projektu planu zagospodarowania. Mała cegiełka radnych Rady Miejskiej wniesiona do całego projektu i bardzo ważne głosowanie. Ja nie będę miała tutaj w tym punkcie wątpliwości co do tego głosowania. Sporo było także mówionych tutaj o efekcie, o ekologii. Niewątpliwie ta wycinka jest jakąś tam szkodą ekologiczną dla naszego miasta. Tutaj były na ten temat dyskusje. Ja chciałabym także jeszcze podkreślić, że zaniechanie pewnych działań, a więc i nieutworzenie na przykład strefy gospodarczej z powodów ekologicznych pozbawia miasto rozwoju, a więc i środków wpływających do budżetu, które miasto
będzie, tak jak do tej pory, wykorzystywać także na działania ekologiczne. Przypomnijmy sobie poprzednią sesję, przeznaczyliśmy 3 miliony złotych na dolesianie. Są to środki miasta wypracowane przez miasto, także przez przedsiębiorców i z tego tytułu. Dlatego zaniechanie pewnych działań też może pozbawić w przyszłości miasto tego środku. Dlatego też tutaj te argumenty zrównoważonego rozwoju są jak najbardziej dla mnie celowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Radnej za zabranie głosu. Wysoka Rado, została wyczerpana lista mówców ze strony składu Rady Miejskiej. Zamykam dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Czy Pan Prezydent jeszcze chciałby zabrać głos? Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, chciałem wyjaśnić. Bardzo proszę, proszę bardzo Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo. Po pierwsze wyjaśnię Państwu, dlaczego użyłem takiego sformułowania, że Pani Radna używa argumentów demagogicznych. No, z tego powodu, że ja mam takie samo prawo do wyrażania swojej opinii, jak i Państwo. Chyba jest to oczywiste, skoro mówimy o tym, że funkcjonują u nas instrumenty demokratyczne, to znaczy, że każdy z Państwa ma prawo do tego, żeby wyrazić swoje poglądy. I skoro każdy, to każdy. Ja też jestem częścią tych obrad i też mam prawo do wyrażenia swojego poglądu. Mój pogląd jest taki, że te argumenty były demagogiczne. Bowiem, jeżeli byśmy to rozmawiali w kontekście tego, co dzieje się na świecie, gdzie codziennie tysiące hektarów lasów naprawdę istotnych z punktu widzenia środowiska przyrodniczego jest wycinanych i nikt się nad tym nie zastanawia, tylko się to po prostu dzieje, to dzisiaj argumentacja taka, że przez to stopnieją lodowce, bo można by tak było to próbować odczytywać, tam jest słaba. A jak słaba i mająca się odnosić do emocji, a nie do faktów, no to demagogiczna. I mam nadzieję, że mi to Pani Radna wybaczy. Powiedziałem też, że Pani to robi umiejętnie i sprytnie. Niech to będzie pochwała, jeżeli to Pani potrafi tak przyjąć. A równocześnie, proszę Państwa, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie naprawdę od tego, co zrobimy dzisiaj, leży powodzenie bądź niepowodzenie gospodarcze naszego miasta na najbliższe i bardzo odległe lata. Jeżeli ktoś dzisiaj uważa, że my poniesiemy z tego tytułu tylko straty, to dla mnie jest, ma wartość podobną jak niegdysiejsze wątpliwości, że my nie jesteśmy w stanie wybudować biblioteki, a później ci, którzy tak mówili, się na jej tle bardzo chętnie fotografowali, prowadząc różnego rodzaju kampanie i traktują ją jako oczywistość. Nie mieliście Państwo takich wątpliwości wtedy, kiedy miała powstać w naszym mieście elektrownia węglowa i pod topór poszło kilkadziesiąt hektarów lasu, w związku z tym nikt nie protestował. A dlaczego? Ano pewnie dlatego, że z oczywistych powodów wszyscy uważali, że to jest jakieś być albo nie być dla tej branży na ten moment. Pewnie w wielu przypadkach albo Państwo mieli wątpliwości, albo Państwo nie mieli wątpliwości, w zależności od tego, jak wiatr powieje. A ja niestety, proszę Państwa, w swojej pracy albo stety nie mogę się kierować ani demagogią, ani emocjami, tylko trzeba chłodno kalkulować i patrzeć na to, jak nasze miasto się może rozwijać, jak może konkurencyjną walkę wygrywać z innymi, jak nie przespać możliwości, jak stworzyć realne warunki pod rozwój miasta i czy to się części z Państwa podoba, czy tak jak mówi Pani Radna Sikora, ona reprezentuje tą część społeczeństwa, która mi nie ufa i być może mnie nawet nie lubi, to nawet jeżeli tak jest, to nasze miasto w tym czasie, kiedy ja tę funkcję sprawuję, nie legło w gruzach, tylko się rozwija. Może warto czasami coś takiego uszanować i zauważyć. I trudno by mi było znaleźć takiego, który potrafi udowodnić, że coś, co robiliśmy, dotychczas robiliśmy ze złej woli, w złym celu i że tak się stało. Ja takich przypadków nie znam i myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie,
nie wystąpi z czymś takim. Wszystko to, co robimy, jest obliczone na to, żeby beneficjentami końcowymi byli mieszkańcy naszego miasta. Również w kontekście takim, że patrzymy na to, jak nasze miasto ma funkcjonować w perspektywie nie jednej kadencji, nie dwóch kadencji, tylko również długiej przyszłości. Stąd między innymi skoordynowane działania związane z planowaniem przestrzennym, z taką realizacją zadań miejskich i celów do osiągnięcia, żeby po nas zostało coś sensownego, w poszanowaniu środowiska, z ochroną tego, co tej ochronie podlegać powinno. Stąd między innymi te, nie pamiętam, czy 1100 czy 1300 hektarów, proszę Państwa, objętych ochroną przyrodniczą, która powoduje, że na tym terenie na pewno nie powstaną domy, na pewno nie powstaną fabryki, że jest to wartość unikalna również w środowisku przyrodniczym na poziomie nie tylko kraju, ale również Europy i świata. Przywołam tylko takie jedno małe wydarzenie, kiedy tutaj przyjechali przyrodnicy z różnych stron świata do geosfery. Mieli tam być godziny, a po kilku godzinach trzeba było ich stamtąd na siłę wyciągać. Tutaj są te 1335 hektarów terenów objętych ochroną przyrodniczą. Zwróćcie Państwo uwagę na tą brązową planę, jaki to jest ogromny obszar, oddany również ochronie chomika europejskiego, potężny teren, który mógłby naprawdę z powodzeniem pełnić funkcję przestrzeni zurbanizowanych i świadomie z Państwa akceptacją objęliśmy go ochroną, gdzie wspólnie z mieszkańcami, też z udziałem Państwa radnych, obroniliśmy teren otuliny rezerwatu Żabnik przed potencjalnymi chęciami na wydobycie węgla, gdzie uchroniliśmy również jakieś kawałki terenów, również przestrzeni przyrodniczych przed innymi zakusami dotyczącymi ich zagospodarowania. Także zarzuty, że my tego środowiska nie szanujemy, że chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom zrujnowaną przestrzeń, są co najmniej niestosowne. Zwróćcie Państwo uwagę, obszary biologiczne czynne na naszym terenie zajmują aż 66% powierzchni. Ja uważam, że więcej tak naprawdę. Żyjemy na 34% terenów zurbanizowanych, w których dla działalności przemysłowej mamy raptem 4,6% bodajże procenta powierzchni. Czyli bardzo, bardzo niewiele, proszę Państwa. Między innymi właśnie dlatego, że mamy tak niewiele możliwości inwestowania na tym, co należy do naszego miasta, musimy sięgać po takie tereny, które są przyrodniczo niepewne, a ten teren Przewojska Polskiego takim jest. Choćby z tego powodu dowodem na to jest ta słabo prowadzona rekultywacja, bo ten teren po prostu się nie do końca nadaje na to, żeby tam rósł zdrowy las. Tak on wygląda, proszę Państwa. To, co Państwo widzą, to szare, to jest skała połona z kopalni. Tej warstwy biologicznej jest tam miejscami zero. Tak to wygląda, proszę Państwa. Nie są, zapytano nas przed tą prezentacją na komisji sejmowej, czy to są na pewno zdjęcia z tego terenu. Tak, proszę Państwa, to są na pewno zdjęcia z tego terenu i to nie my wywracaliśmy te drzewa. Tak wygląda ten teren w takim makro ujęciu z bliska, jak prawie z makrofotografii. To, co Państwo widzą, to są kawałki przeplecionej z węglem skały płonej. I odpieram również argumenty takie, jakoby bardzo duża ilość mieszkańców protestowała przeciwko wycince drzew, bowiem 70% mieszkańców naszego miasta, respondentów badań opinii społecznej, czyli jakiś uprawdopodobnionej liczby respondentów ocenia pozytywnie stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i utworzenie Jaworzyńskiego Obszaru Gospodarczego. Zdecydowanie źle i raczej źle ocenia to przedsięwzięcie tylko 5,31% respondentów, ale to jest ta grupa, która zawsze to, co robimy, ocenia źle i jest przeciwko. W każdym zadanym pytaniu, w tym badaniu opinii społecznej, mniej więcej taki odsetek źle ocenia to, co jest w mieście robione. Czyli to są jacyś zdeklarowani wrogowie tego, co robimy, bądź może personalnie
moi wrogowie, czy tak mnie traktują jak wroga, a zdecydowana większość, proszę Państwa, ocenia utworzenie tej strefy ekonomicznej jako szanse rozwojowe dla naszego miasta. Przed nami podjęcie bardzo ważnej decyzji. Bardzo. Jestem przekonany, że ona będzie pozytywna oczywiście, że Państwo zdroworozsądkowo do tego podchodzą. Cieszę się, że są też głosy za tym, żeby nie zapominać o tym, że nie tylko przemysłem człowiek żyje, że to, co Państwo mówią, jakby potwierdza też kierunki działań, które prowadzimy, dotyczące tworzenia przestrzeni zielonych, miejsc przeznaczonych pod rekreację, wydzielenia takich stref. Spróbujcie Państwo to też tak opatrzeć. Ja prosiłem, żeby Pan Marcin Kozia, jeżeli to możliwe, pokazał nam taką mapkę, na której widać przyrosty tego, co się stało w mieście w ogóle pomiędzy, w jakimś przedziale czasu. Nie wiem, czy Pan Marcin jest w stanie to nam wyświetlić. Widzę, że próbuje. I proszę Państwa, tutaj możemy sobie porównać. Pewnie jak patrzymy na całe miasto, to będzie trudno, ale gdybyście Państwo zechcieli, możemy takie linki Państwu dać, jak się można zmieniało pomiędzy rokiem 96, a na przykład 2017. Panie Marcinie, nie wiem, czy Pan mógłby spróbować to trochę pokazać. Zobaczcie Państwo, przyjrzyjcie się. To przesuwanie się to jest różnica pomiędzy rokiem 2017 a rokiem 1996. Słabo to widać na tym. Trzeba byłoby na większe fragmenty spoglądać. Ja sobie to kiedyś, proszę Państwa, przez kilka godzin obserwowałem w mieście i byłem zszokowany tym, jak przerastają tereny zielone. Zwróćcie Państwo uwagę, Panie Marcinie, jakby Pan na chwileczkę jeszcze się cofnął teraz. Jesteśmy tutaj trochę poniżej strzałki, trochę poniżej tych strzałeczek. I zobaczcie Państwo, jakby Pan też był w stanie pokazywać, proszę teraz wrócić i powiem Panu, kiedy się trzeba zatrzymać, dobrze? Nie w tą stronę, nie w tą stronę, przeciwnie. Dobrze, 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 dobrze. I teraz stop i wolniutko. Zobaczcie Państwo, co się dzieje tutaj, jakby Pan teraz zszedł łapką poniżej, samą łapką tutaj. To się dzieje, proszę Państwa, my tego nie zauważamy na co dzień, ale tak przybywa lasów w naszym mieście. Jakbyście sobie Państwo zechcieli to prześledzić sami na własną rękę, to zobaczycie, że przyroda naprawdę sobie potrafi radzić. I ta sukcesja naturalna lasów następuje. Zresztą, może się to wydać dziwne, ale wielu przyrodników nad tym ubolewa, że miejsca zajmowane przez łąki zajmują najpierw krzaki, a później regularne lasy, bo to powoduje, że przy okazji też giną inne cenne gatunki roślin i zwierząt. Że to nie jest tylko tak, że jak urosną drzewa, to jest tylko dobrze. Czasami nie zawsze. Stąd między innymi, proszę Państwa, formą ochrony przyrodniczej objęliśmy również te obszary, które stanowią cenne przyrodniczo łąki. Stąd między innymi konieczność ich stałego wykaszania. Stąd między innymi pojawiły się te nasze naturalne kosiarki owce, żeby nie dopuszczać do tego, żeby wszystko nam się zakrzaczyło i zarosło lasem. To wcale nie jest do końca dobre. Macie Państwo do tego link. Warto to, proszę Państwa, prześledzić. W żądaniach udzielania gwarancji proszę o powściągliwość. Ja mogę Państwu zagwarantować jedno, że podobnie jak dotąd patrzymy na całość, szanujemy przyrodę, czego dowodem jest to, o czym mówiłem i wiele uchwał, które Państwo podejmowali, dające kolejną ochronę przyrodniczą naszym terenom. Czego dowodem jest to, że podzieliliśmy miasto na takie strefy zamieszkania przemysłowe i rekreacyjne. I czego dowodem jest również to, że myśląc o przyszłości, myślimy również o tym, żeby mieszkańcy naszego miasta za kilkadziesiąt lat mieli z czego żyć. Czego dowodem jest również to, co nie zawsze mieszkańcy chcą przyjąć i zaakceptować, że my też potrzebujemy nowych mieszkańców, że jest nas na taką przestrzeń za mało,
bowiem tak mała liczba mieszkańców nie jest w stanie dostarczyć z tytułu wpływów do budżetu właściwego poziomu środków, żebyśmy mogli gospodarować pieniędzmi tak, żeby wszystkie potrzeby społeczne i gospodarcze mieszkańców mogły być wypełnione. Działamy na rzecz tego, żeby i zachować w sensownym stanie środowisko przyrodnicze, żeby miasto rozwijać. Proszę o pozytywne głosowanie. Jestem przekonany, że obawy związane z tym, że ten teren mógłby zostać pozbawiony drzew, a później tam się nic nie stanie, się nie spełnią. I gwarantuję Państwu, że dołożę wszelkich starań, żeby się tak nie stało. To mogę Państwu zagwarantować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Wysoka Rado, jesteśmy po niespełna dwugodzinnej dyskusji nad jakże ważnym punktem, jeżeli chodzi o porządek obrad dzisiejszej sesji, punktem, który daje perspektywy rozwoju, możliwości rozwoju naszego miasta. Jesteśmy przed podjęciem niezwykle ważnej, strategicznej decyzji. Wysoka Rado, przystąpimy do głosowania. Ktoś prosi o głos? Dorota Guja. Pani radna Dorota Guja, pani radna zamknęła dyskusję. Pan przewodniczący, panie przewodniczący, zadałam pytanie o wartości zamienionych działek, a pan prezydent jeszcze nie odpowiedział. Tak jest. Okej, odpowiem, jeżeli można. Pan prezydent, bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni państwo, lasy zostały, lasy do zamiany będące w posiadaniu lasów państwowych zostały wycenione, ten teren na 202 845 333 zł, bez drzew 119 078 604 zł netto, a lasy przeznaczone przez nas do zamiany na kwotę, 10 376 300 zł netto. I teraz tak, chciałbym, żeby Państwo prawidłowo rozumieli różnicę w wycenie. Bo na komisji sejmowej też trochę nie wszyscy posłowie rozumieli, o co chodzi. Mam nadzieję, że nasi radni to rozumieją. Wycena obejmuje dwa tereny, które jeszcze do dzisiaj, jeszcze przez jakiś czas stanowią obszary zapisane w planie jako lasy, ale na potrzeby wyceny teren przy Wojska Polskiego był wyceniany nie jak las, tylko jak teren przemysłowy, bowiem mamy studium, które przeznacza ten teren na teren przemysłowy i wszyscy interesariusze tego przedsięwzięcia wiedzą, że ten teren wkrótce ma się stać terenem przemysłowym. Wobec tego rzeczoznawca majątkowy nie mógł wyceniać tego jak las, co powodowałoby, że pewnie wtedy nasz las byłby więcej warty niż ten las lasów państwowych. Także ta cena wynikająca z wyceny nie mówi o faktycznej wartości lasów, ona się do tego nie odnosi, tylko mówi o potencjale wartościowym tego terenu, który może być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli teren przy Wojska Polskiego jako teren przemysłowy, a teren gminny jako teren do prowadzenia gospodarki leśnej i wyłącznie do prowadzenia gospodarki leśnej. Panie prezydencie, a nieuzbrojony będzie ten teren? Ile będzie to uzbrojenie kosztować? Różnice wynikające z tych wielkości, proszę Państwa, wynikają z tego, że my, proszę Państwa, mamy po pierwsze na terenie, który przeznaczamy do zamiany, również taki obszar, który stanowi jakby uzupełniające dla tych lasów przestrzenie i lasy mają dostać tyle, ile oddają. Lasy wybrały o trochę więcej powierzchni, ale tylko 0,19,55 hektara terenu o użytku las. Za to my dostajemy działki o większej wartości bez dopłat i tak naprawdę pozostanie w mieście per saldo więcej
dobrego, zdrowego lasu. Tutaj w kategoriach strat tego moim zdaniem nie należy rozpatrywać. Skarb Państwa nie jest narażony na ubytek pieniądza, bowiem gdyby na przykład, gdyby nie było takiego zapisu w studium, gdyby Państwo nie wyrazili zgody na przyjęcie planu, to do transakcji by nie doszło i ten teren dalej będzie po prostu lasem. Jego wartość nie będzie wynosiła, gdybyśmy się cofnęli do czasów sprzed studium, 200 milionów, tylko by pewnie było to poniżej 11 milionów. A Skarb Państwa będzie również uzyskiwał przychody z tytułu wpływów podatkowych, które będą z udziału w podatku PIT, CIT. My jako gmina z udziałem w podatku PIT i CIT i z podatkami od nieruchomości. Także per saldo Skarb Państwa na pewno nie zostanie pozbawiony dochodów, a my będziemy również beneficjentami korzyści. Czy teren będzie wymagał uzbrojenia? Oczywiście, że tak. A ile to będzie kosztować? Da się oszacować? To jest chyba oczywiste, że będzie wymagał. W naszym imieniu teren będzie przygotowywać, nie mówię, że fizycznie, ale organizacyjnie strefa ekonomiczna, katowicka oczywiście. I koszt przysposobienia tego terenu będzie podwyższał jego wartość przy dalszej odsprzedaży. Więc dla nas to powinno się zbilansować. My nie bierzemy dzisiaj pod uwagę, że ten teren jest warty 202 miliony. On będzie warty tyle, ile będzie wynikało z wyceny po przygotowaniu go pod potrzeby inwestorów i w dniu, kiedy będzie sprzedawany. Jaka to będzie kwota za metr kwadratowy, dzisiaj Państwu nie powiem, bo to wszystko wyjdzie w praktyce. Było jeszcze pytanie o konieczne nakłady związane z przygotowaniem logistycznym dla tego terenu. Oczywiście, że trzeba będzie wybudować drogi. Nie powiem Państwu dzisiaj wszystkiego, wybaczcie, bowiem, przepraszam, mam mucik. Bowiem jeszcze też nie wszystko wiem, ale rozważamy różne modele. Po pierwsze przeniesienia własności bądź jej nieprzenoszenia na potrzeby przynajmniej jednego z tych inwestorów, mówię tutaj o spółce EMP. Na pewno będziemy aplikować o środki zewnętrzne na wybudowanie niezbędnej sieci połączeń drogowych. Współpracujemy również z gestorem linii kolejowej. Są to również podmioty prywatne, które też widzą dla siebie szansę w tym, że ten teren będzie mógł być wykorzystany gospodarczo. Dziękuję za wyświetlenie tutaj planu, który pokazuje, jak ma być obsłużony komunikacyjnie ten teren. Będą to spore wydatki, ale też pamiętajmy o tym, że my wkrótce, mam nadzieję, staniemy się właścicielem dużych terenów, które wpuszczone do obiegu gospodarczego spowodują, że do gminy wpłyną pieniądze, które będziemy mogli wykorzystać również na uzbrojenie tego terenu. Pytanie tego pana, który dochodził tego, czy gmina zagwarantuje, czy poniesie koszty przyłączy elektrycznych, to jest, nie ukrywam, że niezasadne, bowiem nigdy tak nie robi gmina. W momencie, kiedy ten pan chciałby doprowadzić na swoją działalność bądź do swojego domu przyłącza energetycznego, to gmina przecież nie ponosi takich kosztów i w tym przypadku byłoby dokładnie tak samo. Oczywiście prowadzone są rozmowy z gestorami sieci odnośnie przyłączy energetycznych. Na potrzeby tego kawałka zaznaczonego 2PU nie są to jakieś gigantyczne wolumeny. Ten czerwony prostokącik, który Państwo widzą obok takiego dużego węża, pokazuje Pan Marcin z szałeczką, to jest przyszły GPZ, który obsłuży potrzeby energetyczne spółki EMP, a dalsze przyłącza wtedy, kiedy się pojawi inwestor i określi, jakie ma potrzeby. To są koszty, proszę Państwa, po stronie dystrybucji, organizacja po stronie dystrybucji w zamian za odbiór energii. Dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego podmiotu gospodarczego i również osób fizycznych. Pewne koszty my ponosimy, pewne koszty ponosi energetyka.
Po naszej stronie będzie, pewnie będą koszty związane z przyłączem wody, z odbiorem kanalizacji, ale też jak będą te koszty poniesione, to też będą i z tego tytułu wpływy, więc to chyba dobrze. Inwestor, ten duży strategiczny, mówi o tym, że chciałby, żeby dla tego terenu ciepło było na przykład doprowadzane z sieci miejskiej, co dla nas w rozmowach z Tauronem na temat i przyszłości elektrowni Jaworzno 2, może 3 i rozwiązań związanych z własnością spółki ciepłowniczo energetycznej może być bardzo poważnym argumentem na rzecz tego, żeby starać się tę sieć rozwijać. W perspektywie oczywiście również dla mieszkańców naszego miasta. Że te rzeczy są planowane, przewidywane, nikt tutaj nie działa na ślepo i pracują nad tym sztaby ludzi i mają to wszystko przemyślane, przewidziane, zarysowane, harmonogramy, perspektywy. Proszę Państwa, zajmują się tym zawodowcy. Ludzie, którzy wiedzą, jak się prowadzi inwestycje i wiedzą, co jest potrzebne, żeby można było taką działalność rozpocząć. Także jestem spokojny, oczywiście mając na uwadze również ograniczenia. Prąd oczywiście nie będzie dostarczany bezpośrednio z elektrowni Jaworzno 3. Jeżeli komuś tak się wydaje, to jest w błędzie i też takiego zapisu w planie nie ma, że będzie prąd dostarczany z elektrowni Jaworzno 3. Prąd jest dostarczany z sieci dystrybucyjnej. Elektrownia jest tylko producentem prądu, a nie bezpośrednim dostawcą prądu do naszych gniazdek, ponieważ po drodze jeszcze jest dystrybucja, która ten prąd nam zapewnia poprzez budowę stacji energetycznych, tak zwanych GPZ-ów i budowę sieci energetycznych, podziału tego tego prądu na takie wolumeny, jakie są potrzebne dla przemysłu, dla gospodarstw domowych, ponieważ elektrownia ten prąd produkuje nie w parametrach 230 V, tylko znacznie wyższych, a dopiero później dalsze przekształcenia stacjach transformatorowych powodują, że on jest dostarczany nam tak, jakie są nam potrzebne. Naprawdę, proszę Państwa, jestem tutaj zupełnie spokojny. To, co mówi plan, to są rzeczy oczywiste, uzgodnione, przemyślane. Bądźmy spokojni. Mam nadzieję, że bardzo szybko pan wojewoda zaakceptuje zapisy planu, zostanie on opublikowany, co pozwoli nam na dalsze działania. Myślę, że już chyba wszystko, co było możliwe, zostało powiedziane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad omawianym projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o dokonanie wpisu słowa za i potwierdzenie tego wpisu. Kto jest przeciw? Proszę o dokonanie wpisu przeciw i potwierdzenie. Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o dokonanie wpisu wstrzymuję się. Pan radny Grzegorz Piętak zagłosował dwukrotnie, więc przy liczeniu głosów warto to uwzględnić. Tak, widzimy to. Bardzo prosimy Państwa o przestrzeganie tutaj dyscypliny w trakcie głosowania. Mogę jeszcze zdanie, panie przewodniczący? Bardzo proszę, panie prezydencie. Państwa, bardzo dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy zagłosowali za rozwojem naszego miasta i wyrażam ubolewanie, że są pośród nas tacy, którzy są temu przeciwni. Mam nadzieję, że będzie to zapamiętane. Dziękuję pięknie. No tak, na tym polega demokracja. Nie ma Jaworznian jednogłośnych, a my reprezentujemy Jaworznian. Świetnie pan to rozumie przecież. Panie przewodniczący, bardzo proszę o głos.
Czy ja mogę prosić Państwa o ogłoszenie, możliwość ogłoszenia wyników głosowania, ponieważ rozpoczęliśmy głosowanie, więc proszę pozwolić. Nie ma możliwości ogłoszenia wyników, bo udziela Pan Panu Prezydentowi, po czym jak chcemy zabrać głos w tym samym temacie, to Pan mówi, że czeka Pan na ogłoszenie. Panie Radny, jest demokracja. Czego pan chce? Panie Radny, bardzo proszę powściągnąć emocje z całym szacunkiem. Prezydent w każdym dowolnym punkcie i momencie porządku obrad ma prawo zabrać głos, o czym Pan Radny dobrze wie. Wysoka Rado, w głosowaniu brało udział 21 radnych. Przy 16 głosach za i 5 głosach przeciwnych Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojska Polskiego Północ w Jaworznie wraz z dwoma autopoprawkami. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego, czwartego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji, gdzie mamy apel Rady Miejskiej. Wysoka Rado, na wniosek radnych Rady Miejskiej oraz prezydenta miasta Jaworzna został przygotowany apel Rady Miejskiej w Jaworznie, solidarni z Ukrainą. Proszę pozwolić, że odczytam treść tego apelu. Sytuacja bieżąca, z którą dzisiaj mamy do czynienia, wywołuje ogromne obawy o bezpieczeństwo obywatelek i obywateli Ukrainy oraz o pokój w Europie. W obliczu wojny, jaka trwa na Ukrainie, nie możemy być obojętni. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stała się bezprecedensowym aktem naruszenia podstawowych zasad pokojowego współistnienia narodów i państw. Federacja Rosyjska militarnie dąży do rozciągnięcia swojej strefy wpływów i uzależnienia od siebie Ukrainy. Rosyjska polityka nie szanuje niepodległej Ukrainy, jej prawa do decydowania o sobie. Ukraina, tak jak każdy kraj, ma prawo iść swoją drogą demokratycznych przemian. Ma prawo do samostanowienia, wyboru swojej drogi i rozwoju swoich sojuszy. Obywatele Ukrainy mają prawo dążyć do budowy nowoczesnego europejskiego państwa i nowoczesnego samorządu. Mają prawo budować swoją przyszłość w oparciu o fundamentalne wartości: niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo. Integralność ich granic nie powinna być w żaden sposób naruszana ani kwestionowana. Wojna niczego nie rozwiązuje, a wszystko niszczy. Jest wielkim nieszczęściem, które ma ogromną cenę. Ludzie tracą wszystko. Wszystko, co najcenniejsze, tracą życie. Dlatego naszym priorytetem zawsze powinien być pokój, tak potrzebny teraz na Ukrainie, w całej Europie i na świecie. Rada Miejska w Jaworznie wyraża solidarność z całym bohaterskim narodem Ukrainy. Pamiętamy działania rządu rosyjskiego, potępiamy działania rządu rosyjskiego i apelujemy do społeczności międzynarodowej o skuteczną presję na Rosję w celu zatrzymania prowadzonej przez nią wojny. Mamy nadzieję, że wszystkie demokratyczne państwa będą mówić jednym głosem i działać z pełną stanowczością w obronie wolnej Ukrainy, a sytuacja zgodnie z wolą narodu ukraińskiego szybko się ustabilizuje. Wyrażamy naszą solidarność z niepodległą Ukrainą i wysyłamy jednoznaczny sygnał wsparcia i jedności. Wspieramy wspólnie Ukrainę, potwierdzamy jej przynależność do wspólnej europejskiej rodziny i traktujemy jak najlepszego sojusznika stojącego wraz z nami na straży naszej wschodniej granicy. Deklarujemy wszelką możliwą pomoc obywatelom państwa ukraińskiego w tym jakże trudnym dla nich czasie próby. Jaworzno jest z wami w tym dramatycznym czasie. Nie zostajecie sami. Przypominam, jest to apel, który został przygotowany na wniosek radnych Rady Miejskiej oraz prezydenta naszego miasta. Ten apel, Wysoka Rado, zostaje skierowany
zostanie skierowany po przyjęciu, oczywiście, jeżeli Rada, w co nie wątpię, przyjmie go, na ręce konsula Ukrainy w Katowicach. Jako przewodniczący Rady również skieruję treść apelu do pani prezes Stowarzyszenia Ukraińców w Polsce, pani prezes, z którą współpracujemy przy okazji obchodów, uroczystości upamiętniających wydarzenia, które miały miejsce w okresie II wojny i po wojnie na terenie naszego miasta. Wysoka Rado, zanim przystąpimy do głosowania, otwieram dyskusję w tym punkcie porządku obrad. O zabranie głosu prosi pani radna Ewa Głąbik. Bardzo proszę, pani radna. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, ja chciałam zapytać o konkretne działania miasta, które zmierzają do zapewnienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Chodzi mi o coś takiego, czy jest powołana jakaś komórka, czy jest tłumacz, psycholog, czy jest ktoś, z kim lekarze też mogliby się konsultować, żeby ewentualnie te bariery językowe zmniejszyć i czy jest rejestracja uchodźców, ile miasto zapewnia miejsc noclegowych dla uchodźców i jak to właśnie wygląda w naszym mieście, bo do tej pory ciągle słyszymy o zbiórkach organizowanych przez osoby prywatne albo firmy. Chciałabym usłyszeć, co robi miasto na tym polu. Dziękuję bardzo. Dużo informacji na ten temat można przeczytać na stronie miejskiej, w lokalnej prasie. Niemniej jednak tutaj pewnie odpowiedzi i informacji udzieli pan prezydent lub pan prezydent Łukasz Kolarczyk, ale to jeśli można, to za chwilę. O głos prosi również pan radny Tomasz Sendor. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, ja pozwolę sobie może moją wypowiedź podzielić tak na dwie części, jeśli chodzi o z punktu widzenia miasta i z punktu widzenia osobistych doświadczeń w ostatnich dniach na wschodzie naszego kraju. Jeśli chodzi o nasze miasto, wielu mieszkańców tutaj prosi o tą zintegrowaną informację, tak jak my, tak i my radni odnośnie i podawania na bieżąco, ilu jest uchodźców na terenie miasta, jaką pomoc otrzymają bądź otrzymali. Jeśli chodzi to tutaj przede wszystkim o pomoc zdrowotną, pomoc materialną. Dla przykładu w gminie Chełmów, której miałem przyjemność być ostatnie parę dni temu, tam nawet zdecydowano się, aby przyznać diety w wysokości nawet między 120 a 160 zł na osobodzień dla każdego z uchodźców, ponieważ będąc u poszczególnych mieszkańców zaczyna się życie codzienne i rzeczywiście trzeba tym osobom pomóc na starcie. Jeśli chodzi o zbiórkę rzeczy dla uchodźców, część społeczeństwa pragnie organizować takie zbiórki na własną rękę i zawozić docelowo do punktów odbioru, a część przeprowadza w tej chwili miasto poprzez również magazyn centralny. Jednak tutaj padają liczne uwagi ze strony mieszkańców, dlaczego tylko nowe rzeczy. Rozumiem, że ktoś daje zniszczone rzeczy, ale odrzucanie już rzeczy używanych, które są w dobrym stanie, jest dla mnie kuriozalne, szczególnie z punktu widzenia tego, co zaobserwowaliśmy na wschodzie naszego kraju u uchodźców, którzy generalnie praktycznie tak po prawdzie ze swojego majątku docierają do naszego kraju, niejednokrotnie na rodzinne, kilkuosobową, gdzie są to oczywiście matki i dzieci tylko i wyłącznie, bez mężczyzn, posiadają zaledwie 2-3 reklamówki bądź jakąś niewielką walizkę. I tutaj... Zdanie kuriozalne, przepraszam, bo nie zrozumiałem. Jeśli chodzi o słowo kuriozalne, mam na myśli zbieranie tylko nowych rzeczy, a nie używanych. Mam to na myśli ubrania. Pani radna Sikora, może nie dość, trzeba być na miejscu, żeby poznać rzeczywiste problemy. Chwileczkę, do pana coś mówiłam? No tak, słyszałem. Może już to źle pan słyszał.
Bardzo proszę o nieprowadzenie dyskusji w ten sposób. Panie radny Tomasz Sendor, bardzo proszę kontynuować. Przypominam w kończącym się czasie wystąpienia. Oczywiście już będę kończył. Jeśli chodzi o spojrzenie z moich osobistych doświadczeń, proszę Państwa, pierwsze takie dramatyczne doświadczenie to było spotkanie tych ludzi w pociągu jadących z Przemyśla do Gdyni. Ja akurat jechałem zaledwie dwa przystanki i naprawdę spojrzenia tych ludzi, strach, nieufność zostają w pamięci już na pewno do końca życia. I gratuluję mieszkańcom naszego miasta tak wielkiego serca, gratuluję wszystkim Polakom, którzy chcieli pomagać i chcą pomagać uchodźcom z kraju, który został brutalnie zaatakowany przez Putina, przez Rosję. I naprawdę, proszę Państwa, warto pomagać, warto kontaktować się bezpośrednio z gminami będącymi tam na wschodzie. Problem jest rzeczywiście poważny. No, poznaliśmy losy tych ludzi na tyle, ile mogliśmy. 45 osób parę dni temu przywieźliśmy do Jaworzna z panem Lechem Zaszczerzyńskim, z panem Ciągą i z panem Dugoszem. No i cieszymy się, że część z nich zamieszkała w Jaworznie, a pozostali na terenie województwa śląskiego. I naprawdę trwało tu parę godzin, aby oni odważyli się wsiąść do autokaru, jechać z nami. To jest, proszę Państwa, problem. Nawet nie chcieli ściągać odzieży wierzchniej ze względu na strach, bo już stracili wszystko, nie chcieli stracić tego, co mają na sobie. Także bardzo cieszę się i gratuluję również, że miasto włącza się w organizację takiej pomocy, jak i osoby prywatne. Myślę, że warto to koordynować. Jednocześnie widzę, że mamy w kraju duży problem z obroną cywilną, brak magazynów, czy też brak magazynów na krew. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O zabranie głosu prosi jeszcze pan radny Dawid Domagalski. Bardzo proszę, panie radny. Szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, chciałem tylko poprosić o jedną rzecz. O tym, o czym mówi się cały czas, pojawia się to w komunikatach miejskich, komunikatach na szczeblu samorządu wojewódzkiego, ale też ogólnokrajowego. Bardzo proszę o niepodejmowanie akcji oddolnych, które nie są skoordynowane czy to z władzami samorządowymi, czy to z organizacjami charytatywnymi, które mają doświadczenie w pomocy uchodźcom, pomocy osobom, które są na terenach objętych konfliktami. Bardzo proszę Państwa o to, żeby działania, które Państwo podejmują, nie powodowały zamieszania w istniejącym już systemie wsparcia. Można poczytać komunikaty, zwłaszcza prezydenta Przemyśla, gdzie jest informacja o przepełniających się magazynach, dlatego że ludzie indywidualnie dowożą na tą ścianę wschodnią różnego rodzaju produkty. Tymczasem coraz bardziej potrzeba stricte wyspecjalizowanych rzeczy, które potrzebne są uchodźcom, ale i także będą wysyłane na samą Ukrainę. Bardzo o to proszę. Miałem też przypadek, gdzie jeden z mieszkańców zwrócił się do mnie z pomocą o to, aby dosłownie znaleźć wolny magazyn na granicy z Ukrainą i poprzez zdalną, że tak powiem, działalność musiałem taki wolny magazyn znaleźć. Bardzo proszę jeszcze raz, jeżeli chcemy włączyć się do jakiejkolwiek akcji pomocy, róbmy to na terenie naszego miasta, włączając się do miejskiego punktu zbiórek, ewentualnie podpinając się pod już zorganizowaną akcję prowadzoną przez organizację humanitarną. Myślę, że tych organizacji Państwo już znacie dużo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie radny. Zwracam się do pana radnego Tomasza Sendora. Panie radny, może zamknijmy już dyskusję na tym etapie. Miałem też prośbę pana przewodniczącego Macieja Bochenka, abyśmy przystąpili do głosowania. Czy ja mogę prosić o to, abyśmy już zamknęli dyskusję? Ja tylko krótko, bo pragnę się oczywiście tu przyłączyć do wypowiedzi pana Dawida Domagalskiego. Rzeczywiście wszelkie tego typu zbiórki należy mieć skoordynowane i tak ostatnio robiąc taką akcję kontaktowaliśmy się przykładowo bezpośrednio z gminą, która zgłasza konkretne potrzeby i tak jak tu pan radny mówi,
jazda na ślepo przysłowiowa na granicę bez planu, bez koordynatora, który też przekazuje ewentualne dane na temat panclegów, nie ma sensu. Także tutaj się przyłączam do pana Magalskiego. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, zamykam dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego apelu? Proszę o dokonanie wpisu słowa za i potwierdzenie tego wpisu. Dobra. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska w Jaworznie jednogłośnie podjęła apel Rady Miejskiej w Jaworznie solidarni z Ukrainą. Bardzo Państwu dziękuję. Wysoka Rado, dziękuję wszystkim uczestniczącym w obradach dzisiejszej sesji. O zabranie głosu prosi jeszcze prezydent naszego miasta, pan Paweł Silber. Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie tego stanowiska, tej uchwały. Wydaje mi się, że mentalnie to dobrze, że jesteśmy po stronie ludzi, którzy są dzisiaj zaatakowani przez reżim Putina. Trzymam kciuki za to, żeby Ukraina ten ciężki okres przetrwała, ale też trzymam kciuki za to, żeby wreszcie ruszyła dla tej Ukrainy tak naprawdę prawdziwa pomoc i ona niezbędnie potrzebuje. Można powiedzieć, że zdajemy egzamin z solidarności z Ukraińcami, z ludźmi, którzy potrzebują dzisiaj i moralnego, i rzeczywistego wsparcia. Mówię o działaniach podejmowanych w naszym kraju, i te oddolne, i te na poziomie państwa. Odpowiadając pani radnej, panu Senderowi, wszystkim tym, którzy takie pytania zadają, chcę powiedzieć, że po pierwsze, warto stosować lekarską zasadę, po pierwsze, nie szkodzić. Zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Po drugie, proponuję, żeby zadawać takie pytania. Pytaj, co świat może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla świata. I czyli można by to było sparafrazować, nie pytaj, co miasto, co urząd robi, zapytaj, co ty możesz zrobić dla tych ludzi. Proszę państwa, to pospolite ruszenie z pierwszych godzin było bardzo potrzebne, bo ono pokazało gotowość ludzi i to jest niezwykle cenne. Niemniej jednak pospolite ruszenie niestety zwykle się charakteryzuje tym, że są to działania nieskoordynowane, a w końcowej fazie nieskuteczne i jeszcze co najgorsze mogą się okazać szkodliwe. I teraz dlaczego o tym mówię? System pomocy Ukrainie został zorganizowany na poziomie państwa. Zostały wyznaczone zadania i podzielone na poszczególne regiony, obszary, jednostki, grupy ludzi, którzy są zobowiązani do pewnych działań. Koordynuje tymi przedsięwzięciami na poziomie województwa wojewoda, w naszym przypadku wojewoda śląski pan Jarosław Wieczorek. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego mają wyznaczane obowiązki, standardy zachowań, określone potrzeby, zadania do wykonania. Lada moment będą podpisane z wojewodą porozumienia dotyczące przyjmowania uchodźców wojennych. W tym przypadku mamy już naprawdę do czynienia z uchodźcami wojennymi. I proszę państwa, wiemy, co mamy robić. Robimy to zgodnie z wytycznymi. I dzisiaj najważniejsza rzecz, żadnej partyzantki, proszę państwa. Dokładnie to, co jest komunikowane jako potrzebne, jako konieczne. Pamiętajcie państwo, że my dopiero zaczynamy. Że te potrzeby z godziny na godzinę będą większe.
w konsekwencji działań wojennych mogą dotyczyć milionów ludzi, milionów, już wielu milionów ludzi, i będą wymagały od nas bardzo dużo wysiłku organizacyjnego, finansowego, rzeczowego, wyrzeczeń również pewnych. Ja ubolewam, jak prawdę, jak czytam niektóre komentarze naszych mieszkańców, po prostu jest mi wstyd, jak czytam, jak niektórzy ludzie reagują, jest mi wstyd. Młodzi ludzie, żadnej empatii, żadnego honoru, dramat po prostu. Odnoszę się tutaj do tego, co przeczytałem w komentarzach, jak napisał pan Mariusz Kowalski na temat tego, że gmina udziela drobnej pomocy, dając darmowe bilety w komunikacji miejskiej tej grupie ludzi. Po prostu jest mi wstyd, że tacy mieszkańcy u nas w mieście mieszkają. Wstyd, 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 ale też jestem ogromnie dumny z tego, że niemała grupa mieszkańców odpowiedziała bardzo pozytywnie, że się starają, że chcą pomóc, że pomagają jak mogą, jak potrafią, że są wolontariusze, którzy są gotowi przyjść, pracować, opiekować się ludźmi, przyjmować ludzi w swoich domach. Ale wiedzcie państwo, że mamy taki obowiązek, żeby najpierw robić to tak. Najpierw udzielamy pomocy instytucjonalnej, czyli zapewniamy miejsca do zamieszkania przez grupy uchodźców zapewnione przez i zabezpieczone przez gminę. Są to, mają to być hotele, motele, hostele, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, to co możliwe, takie, które daje możliwość, jak powiedziałem, instytucjonalnego zabezpieczenia potrzeb tych ludzi. W dalszej kolejności będą, jeżeli będą takie potrzeby, już w niektórych miejscach się to robi, to mogą być nawet hale sportowe, ale najprawdopodobniej dopiero w dalszej kolejności będą to domy prywatne, chociaż wiemy, że są Ukraińcy przyjmowani również w domach i mieszkaniach prywatnych. Niemniej jednak dzisiaj finansowanie na te cele jest ograniczone tylko do tego, co zapewnia gmina bądź jej jednostki organizacyjne. Słusznym jest, proszę państwa, to oczekiwanie pana wojewody, żeby na dzisiaj, żeby starać się do tych punktów odbioru pomocy dostarczać rzeczy nowe. Bowiem niestety zdarza się tak, niestety, że niektórzy, ale pojedyncze przypadki to są, chociaż skala jest w rezultacie duża, że sobie ludzie jakby czyszczą zasoby swoich strychów i piwnic z tego, co jest im niepotrzebne. A to nie o to chodzi, proszę państwa. Chodzi o to, żeby pomagać tak, żeby to trafiało do osób potrzebujących. I te potrzeby są, proszę państwa, codziennie pokazywane. Są na ten temat informacje. Kanałami, jakie dzisiaj są popularne, czyli na przykład na Facebooku, na stronach internetowych, jeżeli będą się państwo stosować do tych wytycznych, to mamy szansę udzielić dobrej pomocy. W hali sportowej na osiedlu stałym mamy taki miejski magazyn, w którym są, do którego są dowożone różnego rodzaju dobra. I proszę państwa, to działa. Wkrótce będziemy do magazynu regionalnego te dobra transportować. Nie chcemy robić tego bardzo małymi partiami, tak żeby to miało sens. Wstępnie te dary segregujemy, opisujemy palety, staramy się ciuchy segregować na takie, które się nadają, odrzucać to, co się nie nadaje, co jest stare, zapleśniałe, zepsute, coś, co by urągało czasami godności tych ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Na szczęście, jak powiedziałem, jest to ułamek i powoli znikają takie rzeczy. Ludzie zrozumieli, że potrzebna jest pomoc sensowna i to jest piękne. Otrzymujemy również sporo pomocy od firm, od przedsiębiorstw, takiej zorganizowanej, w dużych wolumenach, bardzo przydatnej, bardzo potrzebnej. Proszę państwa, mieszkańców naszego miasta, żeby nie robić partyzantki, żeby dzisiaj, jeżeli państwo chcą działać, to żeby nie robić tego indywidualnie, żeby nie jeździć na granicę, bo to powoduje zamieszanie. Jest koordynacja na poziomie państwa, jest to zorganizowane i również z powodów bezpieczeństwa tych ludzi, proszę państwa, nie chcemy, żeby się ten transport indywidualizował. Wiem, o czym mówię, nie będę tego tutaj państwu przytaczał. Bardzo o to zabiegam.
Proszę Państwa, jest możliwe również uruchomienie zbiórki pieniężnej. I wkrótce ogłosimy numer rachunku bankowego, na który będą mieszkańcy mogli wpłacać pieniądze. Dlaczego to jest ważne, proszę Państwa? Dlatego, że będziemy mieli bardzo określone potrzeby, których indywidualnie najprawdopodobniej nie będziemy w stanie zapewnić. Dam taki przykład. Moja żona chciała kupić jakieś środki opatrunkowe w większych ilościach. Wpłaciła pieniądze firmie wysyłkowej i dostaliśmy zwrot pieniędzy, ponieważ dzisiaj już po prostu się tego nie sprzedaje, bo tworzy się rezerwy państwowe i na pewno takim kanałem po prostu idą te środki. Dobrze celowane, więc nie odpowiadamy na zapotrzebowanie indywidualne płynące z miast Ukrainy, bowiem ta pomoc nie jest w stanie dzisiaj do nich dotrzeć. Codziennie są sztabowe narady z wojewodą, na których te rzeczy są tłumaczone, co i jak ogarniamy to. W pewnych kwestiach nie trzeba rozgłosu, a wystarczy być skutecznym. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się angażują, którzy się chcą angażować i którzy będą się chcieli angażować. Tak naprawdę przed nami jeszcze ogrom różnego rodzaju wyzwań. Stosujcie się Państwo do komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które płyną z zaleceń, decyzji, jakie dostajemy ze strony wojewody śląskiego. Trzymam kciuki za to, żeby nasza pomoc była adresowana właściwie, celowana właściwie, żeby nie wywoływała konfliktów, problemów, żebyśmy się wszyscy zachowywali godnie, wszyscy. Żeby nie było czegoś takiego, że ludzie w komentarzach zachowują się jak, za przeproszeniem, ruskie trolle. Chociaż być może i takie działania są i wobec nas prowadzone. Przestrzegam Państwa przed uleganiem panice, przed słuchaniem jakichś niesprawdzonych komunikatów, przed akcjami dezinformacyjnymi. To się wszystko będzie jeszcze bardzo mocno rozwijać. Po jednej i po drugiej stronie działają różni ludzie, bardzo często nastawieni źle. Ja mówię oczywiście w tym przypadku o stronie rosyjskiej, która infiltruje naszą aktywność w przeróżnych obszarach w stopniu znacznie większym niż się nam wydaje. Korzysta z kanałów informacyjnych, mają to dzisiaj ograniczane, ale to wcale nie jest tak, że nie mają tutaj swoich ludzi, którzy w imię jakichś chorych ideologii bądź za pieniądze próbują siać defetyzm i robić złe rzeczy. Bądźmy wyłącznie po stronie dobra. Tym dobrem dzisiaj jest pomoc Ukraińcom, zarówno ta humanitarna, jak i ta rzeczowa, pozwalająca im przetrwać te najtrudniejsze momenty, bo trudne momenty jeszcze przed nimi. Bardzo Państwu dziękuję za podjęte działania, za podjętą uchwałę i liczę na Państwa radnych, że Państwo również będą w tych działaniach pomocni. Na wszystkich. Bądźmy solidarni z tymi, którzy są naprawdę w gigantycznej potrzebie. Wojna jest za naszym progiem i mam nadzieję, że naszych progów nie przekroczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, którzy oglądacie transmisję dzisiejszej sesji, tak jak powiedział Pan Prezydent, proszę śledzić komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Natomiast te osoby, które w jakiejkolwiek formie chciałyby wesprzeć naszych sąsiadów, polecam dwa dostępne numery telefonów kontaktowych, które są czynne całą dobę. To są numery kontaktowe Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ja je pozwolę sobie teraz przytoczyć. To jest 32 61 81 890 oraz drugi numer 32 61 81 891. Bardzo dziękuję Państwu, wszystkim Państwu biorącym udział w dzisiejszej sesji. Zamykam obrady 40. sesji Rady Miejskiej w Jaworznie. Prosił o głos. Piszę tam na dole. Ale ja już zamknąłem dyskusję, Panie Radny.